Działa to, czy nie działa? Siema, siema, witam. Jak tam poniedziałek? Ze szpitala pozdrawiasz, demonek? Czemu? Co się dzieje? Ty, moment. Zapora Windows mi krzyczy. Zezwalaj na dostęp. Ten workshop jeszcze działa, czy nie? Może bym sobie zapomniał tu sfiniszować rzeczy. Ale to dopiero drugą rakietę składam, nie? Więc nawet nie wiem, czy zdążę jedną zrobić. Czy zdążę ten samolocik ogarnąć? Bo potrzebuję jeszcze części na jedną. To dzisiaj musimy części narobić, nie? Zabieg mały. A, dobra, tak, zabieg jakiś, nic super poważnego, to chociaż tyle, nie? Demonek. Mateusz Bruzi, dziękuję ci za zostanie członkiem. Jak dziwnie to nie brzmi, nie? Czekajcie, bo to przesunęli na drugą erę, ale co, ruski kurwa sprzęcior dalej jest na 2.7, na trzeciej. Nie, przesunęli na drugą erę też, no nie, skończyło się grindowanie eventu na tych maszynkach, aczkolwiek. Weźmiemy Szwedów 1.7 i powinno nam naliczyć, bo pan Sarbil jest event vehicle. Event wehikulami też można, tak? Z tego co pamiętam. Rozgrzejmy się na 1.7 najpierw. Bo nie grałem w War Thundera. Od ostatniego streama, na którym był War Thunder. Już nie wypadają skrzynki? Musiałbym kupić części, ale gówno. Fuck! To nie zdążyłem. Brakuje mi jednej rakiety. To będę musiał sprzedać jakiś pojazd z kuponu, który mam, żeby kupić części, nie? Leon Wilk musi odblokować pocisk, który ma tam... On jest tam pocisk, który ma więcej peny, nie? O ile się nie mylę. To on M61 się nazywa chyba? Tylko nie ma tej wkładki wybuchowej, nie? No i na 4-7 walisz po lufach i gąsienicach i liczysz na to, że nikt się nie przebije, nie? Ale no nie gra się tym czołgiem super łatwo na tym bijarze, to prawda, nie? Okej, Bloody. Ale ruskimi od trzeciej ery, dobra, czaję. No rozgrzejemy się tutaj najpierw. Czyli skrzynki już nie lecą z eventu, no to lipa. Madden, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że się podoba Dikal. Kurde, nie mam go chyba na tym pojeździe, no nie mam go na tym pojeździe, zapomniałem. Nie gram tym pojazdem jakoś super często. Rypie do mnie z 50 kali. Ale to nic, już tutaj będziemy poprawiać. A, nie będziemy poprawiać, żeby się schował. Ile tam jest? Nie pamiętam. Chyba się nie przebije na 400, ale spróbować można, nie? O, tylko go wkurwiam.
Luigi? O, okej, okej, dobra, dobra, to sprawdzimy, czego mi brakuje. Zapisz sobie tą wiadomość i wyślesz mi ją jeszcze raz pod koniec rundy, co ty na to, nie? Żebym jej nie zgubił. Ja nie mam jak ją zahaczyć i zostawić u góry, tak jakby streama, żeby ją zapamiętać, okej? Ale ja się tu nie będę w sumie. Bawił flankę w tym miejscu. Kurwa, mi coś na gardle siedzi. Mały meczyk to jest, dlatego i tak dużo nie ma, nie? Aha, jak dobrze zgadnę, to ja tam muszę coś jeszcze zaznaczać, bo ja w ogóle olałem ten event totalnie, nie? No bo jak gram, no to same te części wpadają, więc stwierdziłem, że to tylko kwestia przeklikania później czy coś, żeby się zgadzało i tyle, nie? Dobra, no jesteśmy na grubej flance. Jest jakiś czołg przed nami na pewno. Na 99% nie podświetliłem im się na respie. Zaryzykujemy. O, zniszczyli go bombą, okej. Darliśmy się na tyły i zaczyścimy teraz, nie? Ty, alfę biorą jeszcze. Jeszcze gdzieś mają gościa na tej alfie. Nie był zaznaczony nawet chyba przez chwilkę. Zaraz jak ktoś w plecy strzeli, to na pewno. Jest kwestia czasu, ale... Mogę mu wieżyczki przebić nawet. Ale heca. Ale się fajczy. O nie, nie gadajcie, że nie ma zestawu gaśniczego. Biedula. O! Prawie mi przykro. To co się dzieje? Jednak miał, bo się chyba ugasił. Tak długo się będzie palić? Jest asysta za niego, dobra. Zawsze jest to jakaś tam rozgrzewka.
Sama załoga mówi, brawo, brawo. Ja pierdolę, że się czuję. Które mam kaca, nie ukrywam. Wczoraj poszedłem sobie dziadku odwiedzić, posiedziałem sobie chwilę u nich. Tak normalnie to tak, jedno piwo z dziadkiem wypijam, to nie wiem. Na dziadek co tam, nie wiem, wali panie czy coś. Nie wiem, wczoraj tak się zasiedziałem, tyle żeśmy gadali, że kurwa. Wypiłem trochę więcej niż jedno. Rękowiec jest bardzo fajny, szczególnie, że nie jest jakiś bardzo OP. To też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest maszyna, która jest OP. Jest na 1.7, a mamy tylko 42 peny, nie? Ale jest szybki i ma dużą przeżywalność, no ma dużo członków załogi. Tak samo szybko do przodu, jak i do tyłu jeździ. O kurde. O, nie udało się. Amunicję mi wysadził. Przyszedł mi crew knockout, ale chcę to zobaczyć. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz widzę chyba M22, 37 działo amerykańskie, i że gościu nie używał pocisków tych, nie? Z największą peną, tylko używał teraz pocisków z kładką wybuchową. Zdziwiłem się. Ale heca to widzisz hetcera? Cóż. Nic nie warty? Słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie w takim razie. I co, nawet na te 150 dolarów było te 3% zniżki, nie? Andrzej, Jan, one są po prostu tak jakby zniesione z publicznych na niepubliczne i znajdziesz te odcinki... Znajdziesz te odcinki w sekcji, jak playlisty wejdziesz, to w playlistach będzie i przez playlistę jest do nich dostęp, wiesz? Decyzja na broń wydana? No to gratuluję. Masz już coś na oku na pierwszą sztukę? A i tutaj, możesz mi przekopiować ten komentarz, o którym gadaliśmy, ile czego potrzeba, bo ja mam 26 kurwa steel, ale mam tylko 3 non-ferrous metals, 7 wood, 11 tego electronic componentsów i chemical componentsy mam jedno, nie? Ile tego trzeba było łącznie? Każdego po kolei? Czekajcie, może będę w stanie przeskrolować, jeżeli to znajdę. Żebyście nie musieli jeszcze raz tego wrzucać. Kurwa, no nie widzę tego. O, mam tutaj. Znalazłem komentarz do Luigi'ego. 24 steel to mamy nadmiar. 20 non-ferrous metals, no to tego mi brakuje 17 sztuk. No to jest $1.70. 12 wood, to jest już $2.3. 16 electrics, no to brakuje mi następne 5. To jest, no niecałe $3 wyjdzie. Nie, 3,5 dolara mnie to będzie kosztować, jak kupię te rzeczy. Bo one po 10 centów pewnie chodzą, nie? One chodzą pewnie po 10 centów. A, kurwa, czat sobie przesunąłem, nie widzę na bieżąco, co piszecie. Aha, 6M? Nie, dziękuję. No, po 10 są, po 10 są. Czy
Czyli 3,5 dolara by mnie to kosztowało. Musimy coś sprzedać za 3,5 dolara, żeby nakupić części. Zobaczmy. My orders nie mam. My items. Da się to jakoś posortować po tym, żeby było... O, tu są filtry. Chyba, nie? Tank, aircraft, helikopter, vessel. Kamuflaże. Dekal. Nie, dekale po chuja chodzą. Ten chodzi po 17 centów. Sprzedam go za te 17, na chuj mi on. MS Alisa Craig. A za 10? Ktoś chce za 10 kupić, to niech kupi. Jak mam, to niech bierze. A no nie! Za szybko sobie przeklikałem. Kurwa! Ale nie, filtry mi się zachowały, tak? Tak, nie zachowały mi się filtry. Kurwa. Muszę od zera przeklikać. Jeszcze decoration tu dorzućmy. Do filtra. Tutaj mamy na jakiś kamuflaż na F4. Sprzedam. Po co mi on? Już na F4. Na trupa tu jest. Aha, okej. Co nie o prękowym Mirażu we francuskim lotnictwie i brytyjskim Fantomie? Nic o nich nie sądzę, nie używam tych maszyn, więc się po prostu nie mogę na ten temat wypowiedzieć. Teoretycznie po 2M mógłbym sprzedać, ale ja te po 2M chyba chodziły po 2 dolary, już prawie podwoiło swoją wartość, więc na razie go jeszcze zostawię. Winter Camouflage, no buy orders. Nikogo na ITP nie interesuje camouflage. Kaczy. Ktoś chce kupić za tyle, to sprzedaj kamuflaż na kaczy. Niech bierze. Hej Kazek! Dziękuję ci za piątkę GBP. Nie wiem, czemu się nie wyświetlił alert. Bo na czacie mi się pokazuje, jeszcze się nie wczytało do tego, do Streamlabsa. Kowal, nie kupuj skrzynek, potrzebujesz 3-4 prób, ale ja właśnie robię trzecią próbę. Drugą rakietę właśnie kończę składać i trzecia za każdym razem jest sprawna, nie? Więc brakuje mi tylko za te 3 dolary, powiedzmy, i temu, żeby to sobie samemu złożyć. A złożę sobie samemu, o właśnie się wyświetliło, nie? Jest, czy to z grubym opóźnieniem działa? Cholera. Patrzę, co tu sprzedać. No bo nie mam żadnych takich itemów mało wartych, nie? Znaczy, no to F4D1 pewnie chyba puszczę w końcu. Bo tylko 20 osób chce go kupić, a na sprzedaż jest 213 sztuk, więc powiem wam, że lepiej teraz sprzedać, póki ktoś to jeszcze chce kupić, kurwa. Poszło. Mam 22 na koncie. Może być. Aha, Smigol, co ty gadasz? I Luni, dziękuję ci za dyszkę. Witam koło, pozdrawiam dla wszystkich. Dziękuję ci bardzo serdecznie i również pozdrawiam, nie? Myślę, że będę miał większą satysfakcję, jak sobie sam to złożę, nie? Ile tam zostało? Ile to się składa? Godzina 42 minuty. To na tym streamie jeszcze zobaczymy. Tu już teoretycznie mogę kliknąć produce. Aha, bo jak ona się bada, to ja już mogę produkować. Chyba, że mi się uda tak, że druga będzie działać, to warto poczekać, żebym nie wydawał tych pieniędzy, nie? No, pierwszą miałem niesprawną, nie? Chuj, to poczekamy. Bo w ogóle się tym eventem nie interesowałem, nie? Jak zobaczyłem listę maszyn, stwierdziłem, aaa, dobra. Tak, nie ma tutaj... Aha, ruskimi trzeba z trzeciej ery winrate 5 bitew wygrać, tak? To gramy 5 bitew ruskimi, 3x4-3. Boost pierwszego tieru do budowania? Smigol? A co on daje? A, to po prostu przyspiesza czas. Okej, to nie wiem. O ja pierdolę. Wolokolamsk, ale to... Ja tu zawsze... Jakbym miał lepsze działo, to bym nie braulował, no ale mamy 3 czołgi, nie, 2 czołgi do braulu tak naprawdę, nie? Maszyna!
To myślę, że walimy tu na alfę. I zobaczymy. Jaki byłem miły. Ty, ale jakby to policzyć, no to za 3 teraporty sprawności można wymienić na pojazd ten lepszy, nie? A te lepsze pojazdy fioletowe chodzą po 20 gagenów, nie? Bo jakoś 20-25 gagenów, to można by to policzyć, że złożenie jednej rakiety to jest koszt jakichś 6 gagenów, powiedzmy, tak mi się wydaje. Czyli 6, 12 za 18 gagenów składam i sprzedaję za 25 na rynku ten pojazd, nie? A jeszcze z tym usprawnieniem czasowym to w ogóle jeszcze szybciej się to robi, nie? Bo mamy 22 gageny na koncie. Że tak powiem, że może pospekulować troszeczkę. Tak mi się wydaje. To kto wie, kurwa, kto wie? Może będziemy spekulować zaraz. Spróbujemy. O, ja pierdolę, co to jest. Panzer 4! N24. Jest. Nie byłem pewny, czy to N24, czy co tam było. Czy rakiety to 25 gagenów, mówisz? Zaraz siedziemy, zrobimy matematykę. Kurwa. Hej. Jo. Jeszcze podpalił to kawę jeden. Potrzebujesz pomocy? Nie. Ugasiłeś się? Wyjeżdżasz za winkla, kurwa, puber po pasu do kostyniu. Oh well. Na mnie przyszedł czas. No, ale chyba drzewa trochę uspokoiły pizdę, już się tak nie telepią na boki, nie? To jest jeszcze jeden. Tam się boję, czy mi ktoś nie rypnie. Właśnie, kurwa, bo tam stoją czasem. Leci po mnie samolocik, już czuję. Nie, jednak nie po mnie, ale heca. Stał i czekał na mnie i właśnie oberwał, ale jaja, uuu. KW1, jak ci pomóc, jak ci pomóc? Prawie go trafiłem w Wexpota tak zwanego. O, oh, come on, tylko gunner? Gadu, yes. 23 sekundy, zanim ja do ciebie cofnę, kolego. ...252 części potrzeba na 3 rakiety łącznie ludzi. A okej, okej. No to trzeba zobaczyć, po ile te pojazdy tam chodzą. To braknie mi, kurwa, kasy. No, zanim cofnąłem, to jeszcze naprawił. Hej, Jasio! Dziękuję ci bardzo serdecznie za piątaka, ale słuchaj, nie napisałeś nic z tej wiadomości, kurde. A to jest super czas. To było chociaż napisać, kurwa. Kowal, nie wiem, jebiesz gównem, nie? Cokolwiek, a nie takie puste super czaty wysyłać. No, ale dziękuję, nie? O kurwa. Stopiona.
kowadło i zadaj, bo to jest kowadło wędzone, co się w ogóle nie znasz. O, jest. Wszystko by się udało, gdyby nie ta cholerna 105. Za piątkę nic na superczacie nie można pisać, co ty gadasz, naprawdę? Mamy go. Ale kolega tam ma jeszcze. Właśnie, Bloody tam. Panowie, kto kurwa tutaj moderuje? Parę osób zmoderowało. Widziałem na pewno, że Bloody był, nie? A Bloody niby moderuje. I co? Jak zwykle muszę wszystko sam robić. Szartowować sam. A ja kurwa nawet nie mogę z tego poziomu nic zrobić. Ale serio za piątaka nie można ten? Nie można nic zapisać na superczacie? Muszę ze swojego własnego live otworzyć na osobnej karcie, żeby czat mógł zmoderować, ale ja. Czacie? To przepraszam, to ja kurwa nie wiedziałem, że za piątaka się nie da. Stizowałem, kurwa. Haha, wyciągnąłem kasy. Kolega został wyciszony. A kawolec jak jechał, tak jedzie, no. Co mają zrobić? Siema tuteł, siema królik. Nie, Klimi to nie jest ZIS 5. Jest F32. No i Elvis Bajojajo. DKK20. Co to jest DKK? Za dickpikami kurwa zapłaciłeś? Co to jest DKK? W życiu, żebym nie słyszał takiego skrótu jakiejś tej waluty. Nie wiem, co to jest. Bajojajo, bajojajo, ja zaraz kurwa dam bajojajo. To miał spam protekta chyba kurwa 10 minut. A duńskie korony! Kurwa, to ja nie wiem. Ja nie wiem, że jest dużo czy mało, ale dziękuję w opór, żeby się nie okazało, że to jest jakaś chora suma duża. Kurwa, po ile jest korona duńska? Żebym wiedział, żeby się nie okazało, że głowi tu rzucił kurwa 300. No ja mówię, do siebie, bajajajo, wypierdaj. A, dobra. Nie, to luz, to luz. Klimi to jest to samo co KW1E tutaj, czyli mamy F32, czyli to co miało być planowane działo tak naprawdę dla KW1. Czekajcie. Achievements to będzie... Nie, misje kurwa. Challenges? Nie. Nie tylko... Aha, nie, no, ale to 500 golda kosztuje ten morter. Kurde, no ja nie wiem. Co to, lachty kupiłeś? Co masz na myśli, Benny the Big? Jakie lachty? Tutaj, co ty gadasz?
Ale jakieś co? Jakieś radzieckie KW1 na takiego skina? No jest to jakiś Ruffles, to będzie to? Nie. A, ty patrzcie, z Adolfem faktycznie skin. Historyczny! I ładnie odświeżone to KW jest. Patrzcie na to, kurwa. To było Alt F2. Nie filtr, kurwa, gry Alt F2. Kurwa, w którym to się robiło? O! Mój monkey fucking brain, nacisnąłem Alt F4, bo mi się palec przesunął z Alt F3. Super zajebisty skrót Nvidia, kurwa, żeby przejść do tych pierdolonych, kurwa, trybu fotograficznego. No, Alt F4, dobrze, że wyłącza rzeczy. Chuj, dajmy Alt F1 czy Alt F2, nie? Ja, mierdele. No, użyłem F13, nie w pistol, nie? Zagraj merkawą, kurde. Właśnie, Smigol, od kiedy cię w końcu... Przyjęli cię w końcu, nie? Z powrotem do tego programu CZGów. Ale to nie, może nie gadajmy tu oficjalnie na tym, tylko mi na privie napiszesz, jak to się tam udało. Jakże się tam wziął z powrotem, bo myślałem, że masz permabana na to. Kowal, kurwa, skasowałem Windowsa. Sen, słuchaj, dziękuję ci za dodatę na piwo. Mam nadzieję, że wydam to na piwo. Nie, na amunicję pewnie to wydam. Benny, nie, żadnego Lachty, Husqvarna. Pistolet Husqvarna, wiesz? A to nie, Alt F1 to jest rzut ekranu, a Alt F2 to był... A, tak, jest, mogę się poruszać. Patrzcie, jaki skin jest. Z Adolfem. Tylko co to jest? Jaki skin z jakiegoś pomnika? Czy skąd to się wzięło? Co to kurwa jest? W życiu, żebym nie widział tak KW1 pomalowanego. Z innym youtuberem na S? Nie wiem. Jeżeli to jest jakieś nawiązanie do tych... Do tych pis z Minecrafta, jak to rokują, to nie. To nie pamiętam. Jak mu tam było, kurwa? Stew? O! Jeszcze ktoś tam, nie? A to jebać. W opisie skina będzie? O ja pierdolę, to jest skin z 42. Z bitwy o Staling... Pierdolisz. Ciekawe, gdzie znaleźli foty tego. Ja chcę te foty zobaczyć, realne. Nie, że im nie wierzę, ale chciałbym to po prostu zobaczyć, nie? No to mamy historyczny skin z bitwy o Stalingrad. Pierdolniemy jeszcze bardzo historyczny dekal mój. Na plecy. O, z drugiej strony też jest Adolfik. Spoko. I mówicie, że lodówka jeszcze została. Excuse me. Ja chyba nie mam lodówki w żadnym line-upie, więc trzeba będzie tutaj... lodówkę wyciągnąć. To no, trochę semi-historical, nie? Cokolwiek znaczy semi-historical. Półhistoryczny, co to kurwa znaczy? Że to na jakiś pokazach był tak pomalowany? Dla beki, czy o co chodzi? Jakieś kody łącznie na start. Łukasz, coś chyba kiedyś było, nie?
To jest tylko dla ceceków. Nie, normalnie są chyba dostępne, nie? Też można. Inny PS go faktycznie miał, ale nie ten. A, okej, okay, okej. Okay. Tak, te skiny wszystkie są, można sobie w hangarze zaznaczyć, to widzą inni gracze. Tak, ceceki teraz dostały... Chyba wprowadzić coś takiego, że teraz jak będą nowe skiny ze skrzynek, no to ceceki dostają wszystkie, no nie? Już patrzę. O, zajebiste, co ty gadasz? Kurwa. Tak, i tutaj widać faktycznie, że mają to na boku namalowane. Tak samo ci tutaj, nie? Ha! Zajebiste. Babciu, to jest zajebiste. Tak, chcę teraz wypaść. Jesteśmy kawu jeden, jedziemy do miasta. Tak, pobranych z forum skinów, które są sobie wgrać do folderu z grą, nie widać. Nieważne, czy skalane głębszą myślą, czy nie, Smigol, ważne, żeby szybko amunicję ładowali i strzelali, nie? O, kurwa, kawałek mojego skina z przodu na poliku wyszedł, nie? Wiesz, ale Smigol to nie znaczy, że się nie trafiali inteligentni ludzie tam, tylko tam chyba szkolnictwo po prostu kurwa nie istniało praktycznie, ale się nie mylę, nie? Byli bardzo słabo wyedukowani ludzie, bo ciemną masą się najłatwiej steruje. Chyba nie wiem, gdzie pojechać. Ten jest kurwa cały różowy. Jasmin War Thunder, bardzo historyczny skin. Czołgu KW-1. Obok bardzo historycznego skinu różowego KW-1. Let's go! Au, popatrzyłem na... Tutaj do mnie napisali. Sia Kowal, co sądzisz o aktualnej sytuacji? Pomagałem się naprawiać. Pozdro 600 mordeczko. Trzymajmy się ramy, to się nie posramy. Co sądzę? Piotr, no dzięki za tego, ale co ci mogę powiedzieć? No kurwa, pytasz złego gościa. Ja nie jestem ani strategiem kurwa, ani politykiem, ani kanapowym generałem. Co ja ci mogę powiedzieć? No napierdalają się kurwa, śmieszne rzeczy się tam dzieją. Pod względem sprzętu, ale pod względem tego, że się kurwa ludzie zabijają, to jak zawsze tragedia kurwa, nie? W M6A1 od boku nie potrafię strzelić. Ja pierdolę. Puszczę teraz. A nie zostałem, nie pomogłem się naprawiać tamte, bo oni mi się pomogli naprawiać, a ich olałem, kurwa, ale chujnia z mojej strony. Budynek zobaczyłem, nie! Ładuj! Strzeli szybciej niż ja, na pewno. Ale zjebał. O! Ja też. Non pen! Ha! O kurwa, tam się ktoś przepycha. Krufzader. Moment, zaraz. A to już asystę dostałem za...
Zaraz na czata tam popatrzam. To wiecie, kurde, no. O, M4A2, M4A2, źle. Źle, że to wystrzelił tu bez sensu. O, w palikach trafili tam, gdzie trzeba, no. Bo pomyliłem się z innym. Kurwa, tam jeszcze pancer czwór. Jezus, ile? No tak, to jest ich respawn. Uff. Au. Zahaczyli mnie, kurwa, tą senicę. Niedobra jest. Kowalo wojnie, tak. Będzie tylko gameplay z War Thundera dla Beki, kurwa, nie? Kurwa, gdzieś musieli pojechać. Będzie kowal o wojnie i będę wróżył z kryształowej kuli. Co się będzie działo? Boczek odsłonił akurat. Sztugera tu mamy jeszcze. Za nisko. No. Przecież nie za nisko, uszkodziłem mu ten wizjer, kurwa, tylko nie przeszło. Wydaje mi się, że za nisko i tak trafiłem. I kurwa, wiecie, jak teraz co drugi, co trzeci żołnierz ma jebane GoPro ze sobą, to będziemy jeszcze robić tak, że podeślij mi 5 zł i za to 5 zł ocenię twój footage z bodycama, nie? Z bodycama, kurwa, z wojny. Czy dobrze, żeś tam rozjebał tych, kurwa, terrorystów, czy niedobrze? Kurwa, mi się wpierdolił tym 185. Grzmiałem wycelowane. Oj, kurwa. Ale dziękuję za naprawę. No, pomógł mi się naprawić. Już naprawił. No. Wziął, to ja nie wiem. Tu coś było i naszego wywaliło. Aha. No nie no, wepchnęliśmy. Kurwa, cenie jest nasze. Nie popatrzyłem na to. A my już wpychamy się na grespa, ale uczciwie przepchaliśmy się przez całą mapę, kurwa, nie? Więc pierdolę, wjeżdżam sobie już tutaj. W odpowiednią stronę, w odpowiednim momencie. Ten mnie może przebić. Ten, przyjęliśmy na KMA. 76 też. Last fucking moment. O, jeszcze ma spam protekta, pierdolisz tak długo. Już nie będzie miał teraz, nie? Nie. A, zdjęli go bombą. Mój błąd. Mogłem w polikam wywalić. Dziewięć fragów, trzy asysty. Dobra, jak się wpierdoliśmy na Hama teraz, nie? To z... O, i patrzcie, i scena zdjął typu. Z open topem. No by szkoda, gdyby odwiedziła go Tizma. Ty kurwa, i tracimy B!
Jakieś słabsze ustawienia graficzne? Nikodem, co masz na myśli? Kurde, no nie, no posprzątali tu. Do tego typa to podobno to nie wiem, nie? Dobra, jebać to bomby. Koniec rundy jest tak. Kowal, jest szansa na jakąś samolotową śraudę live ze Smigołem? Ma fajny humor i serwer Discord z fantastycznym community. Pozdrawiam cię serdecznie. Z fantastycznym czym? Fantastycznym community, jakoś dziwnie community przyszło. Smigol time big fan. Pewnie może będzie pomyśleć, ale tak żeby Smigol też miał czas w środę, trzeba się będzie zganać. I się zobaczy. I pewnie kurwa będzie spektrum autyzmu, wejdziemy w piątą gęstość, nie? Będziemy się stykać kurwa kajakami na samolotach zamiast latać i napierdalać, nie? ile tych witew jeszcze? Kurwa, ile z tego gówna trzeba będzie przepijać, kurwa, tymi ruskimi. Zakończyłem misję, nie finish the mission. O, pierdolisz! I wyjebane. I mogę sobie grać czym chcę. Po to dostaję tego golda od Gagena, nie? Żeby się nie męczyć z takimi pierdołami. 3-3 rzemsy chciał Niemcu mi zagrać. Terminus? No to cieszę się, nie? Roder, siema, siema, witam. Martener, może u mnie lepiej wyglądać? No może tak wygląda, bo ja mam na przykład trawę zmniejszoną do... tam, nie wiem, 15-20 metrów naokoło czołgu, więc gdziekolwiek dalej nie popatrzysz, nie ma trawy. Ale oprócz tego mam chyba maksymalne ustawienia, nie? Już nie gram na filmowych, tylko dałem te po prostu te najwyższe, bo filmowe są do robienia screenów czasem i coś i bez sensu strasznie dużo zjadają FPS-ów dodatkowych, nie? P144 peci wywala na live'ie? W sensie co? A to chyba raz zagręcznie ustawisz. W ogóle zauważyliście, kurwa, jaka bzdura? Teraz jak się kliknie przy na filmie albo na live'ie tą ikonkę tego. No do od opcji, nie pamiętam jak to się nazywa, kurwa, jak już takiego gear, ale po polsku nie pamiętam jak to jest. Zębatka, o, jak się zębatkę kliknie, to już nie ma tak, że wybierasz od razu opcję, tylko to jest pod menu ukryte, kurwa, w zaawansowanych. Wyczajcie? Kurwa, nie wiem, czy tak naprawdę jest, czy YouTube po prostu z ludzi debilów robi, że zmienienie jakości wyświetlania filmu, kurwa, jest już zaawansowaną opcją, nie? I to jest już od ilu? Od ponad roku, kurwa, coś takiego jest, nie? O, nie zerwałem mu nic! Kurde, abyśmy normalnie... jak przewidywanie przyszłości byśmy trafili tutaj gościa. O kurwa. Tak tam, o kurwa. No i kurwa. I w pizdu. Kto do mnie strzela? Ja nie znam tej mapy, ja nie wiem skąd kurwa do mnie napierdalają. Tam z flanki tak daleko? Ale kto? A, i żem sobie jeszcze wystrzelił. A to ten Crusader tam był wcześniej. To piątka. Lampi się na mnie. Przestrzeliła. Au, kurwa, tam jeszcze jeden stoi jakiś.
Nie no, w tym samym miejscu stoi. To nie był jednak ten, co mnie trafił wcześniej już. To jak on mnie widzi, kurwa? No, a może... Może po tym, jak strzelałem. N22 jakieś obsrane. Gunnera mu zabił od kawa! No dajcie mi, kurwa! Dzięki. Dajcie mi przerwę, jak to mówią. Give me a break. No, trzeba go tam śmignąć na tą flankę, bo przecież kurwa nie odpuszczą na tej flance, nie? Gdzie ten maluch? Ty no, gdzie to N22? Słyszę je gdzieś przed sobą. O, przeszykuję, nie? Do ataku. Ja go po prostu będę chciał, próbował puszczać, nie? Policzek mnie trafił, tak myślałem, nie? Tak myślałem, że tak zrobi, ale chciałem spróbować wjechać na niego czołgiem, żeby go może zmiażdżyć, ale no cóż. Bywaj tak. Weźmy sobie to. No, wygląda na to, że przegrywamy na dzięki, cholera. Tak, na telefonie samo dość często daje 360p. Ja się zastanawiam, czy to może nie jest dlatego, że jak ludzie odtwarzają te filmy, no to jak odtwarzają 360p, to serwery YouTube'a mają mniejsze obciążenie po prostu, nie? Jeżeli wiecie, no połowa ludzi będzie miała wypierdolone na jakość na filmie, bo oglądają na telefonie, to i tak mały ekran. No to mogą sobie w 480 na przykład oglądać. Będą mieli wywalone jaja. To jak to odciąża, to jakby trafik cały, nie? Na tym. Na ich serwerach. Bo nie muszą w tak wysokiej jakości niby wysyłać tego wtedy też, nie? Może kurwa dlatego tak to zrobi. Bo na pewno to nie jest dla użytkownika. Takie korporacje proszę nigdy nic nie robią dla użytkownika. Ale zależy co ma na faj, bo na przykład wiesz, jak oglądam jakiś komentarz i że gościu tylko siedzi, jest gadająca głowa, no nie? No to wywalone, ale jak coś jest jakiś materiał, gdzie detale się liczą, no to wiadomo, że odpalam wyższej jakości. Ale sam no nie oglądam wszystkiego w tego 1080p, no nie? A to dwa są? Leci już po mnie samolot. Ja go nie widzę. A, pod nami był. Aha. F6 F. F40? Nie. Devastator. O mnie kurwa napierdala. Kurwiony gościu w pelocie. Kurwa, miałem okienko i zjebałem. A chyba ma wywalone jaja. O, ale przez to zdjął nam, kurwa, dwa czołgi. Bo się spóźniłem, nie? Jest, mamy go. Chociaż tyle.
Jak bardzo wkurwiony jest ten pelociarz. Odpowiedz mi bardzo. No tak, Paweł, dlatego o tym mówię, no nie? O tym mówiłem. Jezus, jest taka mgła, jest kurwa takie mleko, że ja nie widzę nawet, gdzie stoi ta pelota. Dopóki do mnie jest strzelań w tracerów, to ja nie widzę, no. I przestała strzelać, a jej kurwa po prostu nie widzę. Oj, do góry. Nie powiedziałbym, że jest świetnym dogfighterem demonek. Trochę ciężki jest. Szczególnie, że miał pod skrzydłami jakieś rakiety, nie? To jest dodatkowe zawsze tam kilogramy. O Jezu, nawet nie widziałem. No ty, on się mi nie renderuje. On mi się nie wyrenderował. Same tracery wylatywały znikąd. Ten pojazd mi się nie wyrenderował w ogóle. Ciekawe. Cool. Duży w chuj ciężki, dokładnie Smigol, nie? Wildcatcik robi robotę moim zdaniem, ale też jest kurwa trochę beczka, nie? Tam dzbanek czy tam whatever. Nie wyskautowało mi go, przecież kliknąłem go skauta. Poszukują. Boję się, że przejmaliśmy tą rundę. Piątka tu gdzieś jest. Akurat go zdjęli. Okej. Demonek, powiedziałbym mimo wszystko wciąż, że Hellcat nie jest bardzo dobrym dogfighterem, tylko może akurat trafiłeś na ludzi, którzy w ogóle nie potrafili dogfightować, nie? Jak tylko w nim wytracisz energię, to jest jagiebana cegła. No równie można powiedzieć, że kurwa i drugi jest świetnym dogfighterem, nie? Dopóki ma energię. Wiecie co, ja nawet nie mam w ogóle line-upu 4-7, o Boże, w USA chyba 4, nie, mam 4-7 line-up. Bo wszyscy chwalą tego Shermana, a mi się nim tak średnia w ogóle, kurwa. In the mood 2, a tu mam in the mood, no nie? Akurat miałem na tym. W standardowym. Ciężko mi się tym Shermanem gra, nie wiem czemu. No bo tu zero pancerza jakiegokolwiek, ale mamy stabę i 76, tylko że na 3-3 mam tą samą 76 z tym samym pociskiem. Kurwa, na M10, no nie? Spróbujemy.
Tutaj, o dobra, miłego, miłego, dzięki, że wpadłeś. Guanono, Andrzej. No nie wypowiem się na ten temat, ale cóż. O, mamy pewien down tier. I tak pewnie nic nie zrobię. Ready. Smigol, właśnie, dajcie linka do tej zmiany biarów. Po tej rundzie sobie rzucimy okiem, znów się odpierdala. Bo słyszałem, że Tygrys A idzie na 6-0. Nie, żebym kurwa był jakimś fanem Tygrysa A. Ja nim w ogóle nie gram. Bo wolę H1 zagrać. Za Sherman M4A1-7-6. O dobra, to jeszcze tutaj dorzucił, dobra. Ja też sobie kliknę, żeby mi się otwarło. Już sobie zaraz będę patrzeć. Mister Wargi na 4-0? Makes sense, kurwa. Takie działko pilotkowe na takim biarze. Kontrolera na 3-7. Dringans Carrier idzie na 3-0, naprawdę? Nie robią sobie żartów, nie? Pudełko Churchilla idzie na taki BR? No nie, no jaja se robią chyba, nie? Jeszcze ktoś tam jest. No! Jest. Aż zalagowało, kurwa, tego fraga. Tam było bliżej niż myślałem po prostu. Miałem mówić, że kurwa tu coś chyba. Na to by mnie na strzała mogło zdjąć. Ja pierdolę, niedobrze. Co to jest? Kurwa. Zbieraj 50k na chamie. To miałem 10, to właśnie zdjęli chyba w tym momencie. Au! Ja pierdolę, nie nadążam! Nie nadążam przetwarzać informacji, które dostaję po prostu z pola bitwy. Do łba. Nie wiem skąd. Teraz z przodu, no dobra, już mnie otoczyli. Ileś tam kurwa było, no? Ja nie wiem, jak koncept to zrobił. Jakie mam okulary? Za słabe w chuj, bo ja mam już wadę 2,75 na obu oczach. Powinienem... A mam 1,75 chyba te okulary, nie? Czy coś takiego. Ale... To jak się przy kompie, to starczają.
Idzie na 11-0? A to dobrze czy nie? Bo ja nie wiem, na jakim biarze jest to sub 25BM, ale chyba mam jeszcze. Ducha puszczę, nie odzywasz? Marszum? Co masz na myśli? Nie czaję. O te 90 ja wątpię, żebym kiedykolwiek mam zrobić film, nie? Kamu jeden z IS-5 na 4-7, ja pierdolę. Crusader pelota idzie na 4-0. Cool. Może być. Kawa 85 idzie na 5-0. Ten Sherma 76 idzie na 5-0. Tym, którym graliśmy właśnie. No kurwa. Co to tam było? Odma do mnie nie fart. Po prostu, chyba z tym 17-funtowym działem. A, nie zdążyłem się ruszyć. Kurwa, mogłem do niego nie strzelać. Myślałem, że może przebiję przed nią dolną. L11, 75 mm, kurwa, i nie przeszło. Ajajaj, mój błąd. Kurwa, nie ma podstawowego loadoutu, żeby brać to i to? Naprawdę? H-Var... No nie, no to kurwa. Ale bzdura. Wow, dzięki kurwa, że miałem myszkę w tamtą stronę skierowaną według gry. Patrzyłem za siebie. Ta, prawie wszystko idzie o 0-3. Wiecie dlaczego? Bo kurwa, debile jebane specjalnie rozkompresowały BR II wojny światowej, powiedzmy końcówki, no nie? Że tam poprzesuwali większość tych maszyn, kurwa, trochę wyżej, a teraz przesuwają, rozkompresowują, jakby był jakiś problem na BR-ze, nie wiem, 4-3, 4-7, 5-0. Tam nie było żadnego problemu, to wszystko było bardzo fajnie organicznie poukładane, nie? Ale może ludzie przestali wydawać kasę. Weszło? Może ludzie przestali wydawać kasę na premki, bo się za bardzo rozkompresowało. I stwierdzili, o kurwa. Mamy realne straty. Wejdzie? Nie wiem, gdzie to spadło. Dobrze, wystarczająco. Przynajmniej ty... Nie, H1 też przesuwają? Ja pierdolę, no bzdura. Wczorajszy wszystkie pantery na 6-0. Isy drugie z wczesnym kadłubem idą na 6-3. Conway idzie, nie, G6 idzie w dół. Ja pierdolę. ZTZ-59D1 nerfią. Zmieniają turbo na... Zmieniają turbo... Zmieniają termo na Nocto i usuwają dwupłaszczyznowy stabilizator.
Pozdrawiam ludzi, którzy kupili tę maszynę za ciężko zarobione pieniądze. Ja pierdolę. O, to jest ta D1, to jest ta premka taka, nie? Z tego co dobrze pamiętam, czy nie? 59D1. Ale za to idzie w dół! Tak, teraz będzie walczył na 9-3, a nie na 9-7. Mój drogi. A, to jest drzewkowy, okej, dobra. Myślałem, że to jest ten... A nie, bo drzewkowy to byłeś inną końcówkę miał, nie? Rzeczywiście. Kurwa, Type 89 znowu przesuwają mi, ja jebie, kurwa. Przecież ten japoński bojowy wóz piechoty, no po prostu nie może złapać przerwy, nie? Samo uszkodziłem. A, płonie. Nie no, o ile razy już była akcja, że znerfili premkę. Bo sprzedawali M60 włoskie. I tam miało staby i inne takie bajery. O czym... ale oddali chyba ludziom kasę z tego, co pamiętam wtedy, czy coś takiego? Nie pamiętam dokładnie. Jaki najlepszy okular... O kurwa! Chyba się o 0-1 pierdolnąłeś, ale słuchaj, no dziękuję w takim razie, ja pierdolę. Widar idzie na 8-0, zaraz po tej rundzie wam pokażę te rzeczy, najlepsze okulary. No mam w planach sobie kupić, kurwa, nowe patrzały. Mam receptę w portfelu, noszę, tylko kurwa nie mam kasy na razie, bo jak chcę ten sklep pod koszulkami odpalić, no to nie chuj, no nie? To w tym miesiącu sobie nie kupię nowych okularów. Nie ma szans. A muszę już zmienić, bo to mi się zaczęły rozpadać, ale te co mam na sobie mają kurwa 6 lat, nie? Już nieraz były tak pogięte, kurwa, na jakimś melanżu, że ja pierdolę, re? Także dziękuję, przyda się, przyda. Zainwestuję w podkoszulki, a jak je będziecie kupować, to se kurwa kupię nowe okulary. Kaczuchy? No ale kaczucha już dawno... Aha, nie, kaczucha 75 jest na... na 2-3, no nie? O ile się nie mylę. Nie, na razie królik, nie kupuję nic nowego. Nie mam nic nowego na oku, jeżeli chodzi o broń palną. Oprócz tego, co już dawno miałem na oku, czyli tego Jugo Pepesze, nie? P47 się na silnik chciałeś, kurwa, siłować? Chłopie, no mimo tego, że masz dwa. Karabin Husqvarny. No. O, nie rozbił, rozbił się, zdążyłem. Jeszcze zrobiłem fraga na nim. Kurwa, patrz ile fragów i chuj, przejebane. Dobra, tą listę wyciągam. Czyli jest tak. Su-122 i Trinch Gun Carrier idą o oczko w górę. Contrarero idzie o oczko w górę, tu są realistyki, nie? Comments? No napisał mi tu, że chujowo. Przy niektórych maszynach. P34-57 na 4-7 idzie na arcade'ach dopiero teraz. Okej. Okay. Mister Warg niżej. KW1 z IS-5 na 4-7. Ale to wiecie co to znaczy? KW1 z IS-5 na 4-7 to się wydupca z line-upu i się gra KW1E jak ktoś ma na 4-0 i tyle, nie? Ta, Su-122 już dawno tam powinno pójść. Tygrys H1 na 5-7. Jest jeden nieruszany na realistyku. Tygrys E na 6-0. Sking na 5-3.
Pantera G, A i Dauphinka idą na 6-0. Ersa z M10 idzie na 6-0. TV idzie na 6-0. Isy drugie idą na 6-3. M41A1 idzie na 6-3. O proszę, kurwa. Centurion Mark 2 idzie na 6-7 w końcu. W końcu, kurwa. Tylko że w końcu, jakie to ma znaczenie, jak wszystkie, kurwa, inne maszyny przesuwają też o jedno oczko. To nie ma żadnego znaczenia, że ten Centurion MK2 idzie na 6-7 teraz, nie? A przypominam, że IS-3 został na 7-0, nie ruszają go. Pierdałem się, glaca świeci. Czemu nikt nie mówił? Za mocne miałem oświetlenie włączone. Czar 25 to wyjebane jaja. Widar na 8-0. STB1 na szczęście nie ruszają. ZTZ59D1 spada o oczko, ale dużo zostaje mu wyjebane. Aha, Char 25T i AMX50 zmniejszają czas przeładowania do 4 sekund, okej. Okay. Zbalansowane zmiany dla jednostek bez zmiany VR-ów. T28 z 38 usuwają pocisk szrapnelowy. I SU-5-1, czekajcie, T28 z 38. Pierdolisz. To co, od razu będzie miał najlepszy pocisk, czy jak to wygląda teraz? Czemu usuwają szrapnelowy, kurwa? Co to za różnica? Po chuj go usuwają. Zmiany balansujące bez... No przecież to, kurwa, nie ma żadnego sensu. Przecież tak nikt tego pocisku nie używa. To po chuj go usuwają. Dla tych, kurwa, 10 osób, które sobie go czasem zabiorą? Dla Beki, kurwa, i próbują coś szrapnelem zrobić? A do maszyny SU-5-1, która ma ile amunicji? 8 sztuk, usuwają szrapnel i HE-ka. Bzdura. Ja pierdolę. Ej, Marcz, zasada. Dziękuję ci za zostanie członkiem, tylko przypominam wszystkim członkom YouTube'owym, wszystkim naszym penisom, tak to nazwę, złotym członkom, nie? Złoty członek był tam, Austin Powers, złoty członek. Że to pobiera co miesiąc. Także to nie jest tak, że to jest w jakiś sposób donate czy coś takiego, to pamiętajcie, że trzeba sobie... trzeba sobie tak, jak nie chcecie, żeby wam co miesiąc pobierało, to trzeba sobie to anulować, nie? Co tam jeszcze było w tych zmianach? Mam jeszcze jakieś komentarze? Nie. Tych Chińczyków chcę zobaczyć. ZTZ59D1. To chyba go jeszcze nawet nie mam. A nie, mam go, no. No, pojawił się z 59A. Bo tu mamy jedno paszę z nową stabilę, ale mamy laserowy dalmierz i to wali... Mamy hity i APDS-y, nie? No to wystarcza. Austin Powers, właśnie dawno sobie nie oglądałem Austin Powers, będę sobie musiał odświeżyć, nie? No bzdury te zmiany, no ja nie rozumiem dlaczego, ale to może być jakaś część jakiegoś planu przyszłościowego, którym będą chcieli jeszcze bardziej rozszerzyć te górne biary, jeszcze bardziej to może rozkompresować, kurwa, nie wiem, nie? A w awiacji co się dzieje? Hurricane Mark 4 spada na 2-0, proszę bardzo. A nie, przepraszam. Nie, dobrze mówię? Tak, Hurricane idzie na 2-0. MiG-3-34 idzie na 2-7. D-88 idzie niżej. Samolociki niżej, to whatever, tutaj jakieś ciekawe samoloty mają tu, które J2N2 na 4.7 przerzucają. MiG-21 SPSK idzie na 9.7, oczko niżej, proszę bardzo. Nie, żebym go miał, chyba go mam, nie wiem, nie jestem pewny.
A tak to praktycznie wszystkie helki idą w górę. To jedno oczko. Praktycznie wszystkie kurwa wylistowane tutaj. Oj, teraz szybko na flotę. Wow. Okej, okay, whatever. No ciekawe te zmiany. Huskwarny kupiłeś ten szwedzki tetek? Ale proszę kurwa Huskwardy nie obrażać i nie nazywać jej kurwa szwedzkim tetekiem. Bo projekt pistoletu Huskwarny jest z 1903 roku. Kiedy pierwszy lot samolotem był? Przypomnij mi siebie kurwa. Grudnia 1903 roku. Mój pistolet jest z tego samego... Projekt tego mojego pistoletu jest dokładnie z tego samego roku, w którym po raz pierwszy, kurwa, ludzie się wznieśli w powietrze na skrzydłach, nie? Tak stary projekt mojego pistoletu jest. A ty mówisz o TTC, czyli podjebanym, kurwa, projekcie pistoletów tego... Browninga i połączeniu ich z... Jakim systemem, nie pamiętam, kurwa, z hiszpańskiej jakieś klamki, czy z, kurwa, z meksykańskiej, czy czegoś, no nie pamiętam, kurwa. Zabijcie mnie, ale... No, nie pamiętam. Jeszcze w historię tetetki się nie wczytywałem nigdy za dobrze. Chodzi o kształt. To wiesz, to powinieneś bardziej powiedzieć, że tetetkę nazwać. No. Tą podjebaną Huskwarną. Ale no tak, no ogólnie kształt to tak, nie? Na 4-7 tą bredą sobie może zagrajmy. Ta, 9 na 20. Fucking unobtainum. Właśnie, królik, a przy okazji gadałeś z Cydą Miłołów? Pytałeś go może o 9 na 20, bo ja z nim jeszcze żadnego kontaktu... Ja z nim jeszcze żadnego kontaktu nie mam, więc no nie pytałem o nic jeszcze, no nie? Bo na razie to, jak dobrze pójdzie w tym miesiącu, to sobie najpierw kupię prasę. I sobie prasę postawię i będę zadowolony, nie? No nie za tania. Nie chodzi o to, że nie za tania, tylko kurwa nieistniejąca, chłopie. Ale spytasz, nie, dobra, królik, to nie pytaj na razie, bo ja nie chcę wcześniej pytać, zanim ja jeszcze kurwa nie mam narzędzia ani nic do roboty, nie? Dopiero jak przyjdzie moment kupowania prochu, łusek i tych, i pocisków, to dopiero wtedy pewnie będę mu zawracać dupę, nie? Dopiero wtedy się zapytam o kontakt do niego, czy coś. MG13 nie chcesz kupić? Nie. Nie potrzebuję. Bo pewnie jest wykastrowany, kurwa. To się kompletnie kłóci z filozofią MG. Nawet 13. No kiedyś miał, nie? I jeszcze dostałem info tutaj już od paru osób. Podesłali mi info, że idzie nawet dorwać w Czechach łuski na przykład, nie? O kurwa mać. Teciaka nie widziałem, zagadałem się o pociskach. A. Zabił mi dwóch gości z tyłu. A, tych dwóch gości z tyłu pewnie mi ten kawulec zabił. No to chujowo. Dobra, wychodzę. Zagadałem się, bez sensu kurwa. No, królik, no ale ma popsute teraz, no nie? Kurwa, na 5-0 sobie może zagrajmy, dawno żeby nie grali. Co do ustalenia i rozaj, ziomek mus? Nie pamiętam, jak to się nazywał dokładnie, czekajcie. Vaktan BA9, 1-2 na przykład.
Vectan, przepraszam, nie Vectan, tylko Vectan, nie? Jakieś takie ogólnie. Chyba Panterium tu pojedziemy. No ksiądz, no słuchaj. Na Twitchu mam tam, nie wiem. Nie wiem, czy mam 10 tysięcy followów. A na YouTubie kurwa mam 35 tysięcy, więc 35 tysięcy ludzi w teorii dostaje powiadomienie, a jak się na Twitchu odpalę, to powiadomienie dostaje tylko tam 8 tysięcy ludzi, nie? Czy tam 9, czy nie? Nie wiem, no 7. Czy on wróbla, a nie od Zdwinda? Bo się lepiej z wróbla strzela niż ze Zdwinda, co ty kurwa. 4 lufy zamiast jednej. I większą szybkoszczelność. O ile mi nie pierdolną w wieżę. Nie wiem, nie wiem, kurwa, nie popatrzyłem, czy zapierdzam tier, ale to już chuj. To jest, nikt na cenie pojechał? Wszyscy się tam kurwa napierdalają? Słuchajcie, wszyscy są tutaj. Allegro, Allegro. Normalne Allegro. Słyszę gdzieś tutaj ciaka albo coś takiego. Jest, 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 jest. Wyjrzał za róg zanim wyjechał? Nie, jednak nie, już myślałem kurwa. Oczywiście spuściłem go z oczu na pół sekundy, pancer czwóra go wyjebała. Nie, ironicznie zastanawiałem się, gdzie oni są. Słyszę! No patrzyłem na minimapę i tam narzest na tej, w tej uliczce, nie? I tak się zastanawiałem. I tak się zastanawiałem. A tam jest pancer czwóra, go puszuje właśnie. Ajajaj. Ajajaj. Ktoś musi tego C bronić, jedziemy do C. Mój błąd. Złe rozpoznanie zrobiłem sobie. Kulawkowe. Ale nie pytajcie mnie, co sądzę o jakichś pojazdach, bo nigdy kurwa nie dostaniecie odpowiedzi. Weźcie 22 na top tiery, to też kurwa zrobisz fraga czasem, nie? O, Sherman Firefly nie ma stabilizacji i wkładki wybuchowej. Ta, Protopantera zostaje na 5-0. Kamilion, dziękuję za suba. Naprawdę, cały ich team pojechał umrzeć na jednym wzgórzu, kurwa, pod Alfą, nie? Cały ich team, w ogóle nikt ani razu na B nie przejechał i na C jechał jeden gościu tylko, nie? I
teraz chyba drugi, bo ten gościu zgarnął dwa fragi, co jest przed nami. Tank D coś tam. Dwa fragi ma, no i przejętą strefę. Dobra, nie wiem, czy na przykład zgodzicie z takim stwierdzeniem, ale wydaje mi się, że ten KWLS na tym 5-0 jest kurwa lepszy od tej pantery, od protopanterki. Bo po boku też mamy 75 mm pancerza i pod tym kątem, co tam stają, na przykład ten teciak by mnie nie zdjął, nie? Ale mamy za to słabsze działo, więc coś za coś. Tak właśnie cały czas myślę o tym, że kurwa, te pantery przecież mają tylko 30 mm po bokach, nawet tego nie skontujesz za dobrze, nie? Chłop zobaczył chyba KW jedyne i... Grzegorz Bunkowski, wszystko zależy od trybu rozgrywki i mapy, nie? Jakie mam pojazdy, jakie mam line'a zabrane, więc no nie da się na to odpowiedzieć, no jednoznacznie. Wszystko zależy od wszystkiego. Ale jednak po trisach, co miałem? Czekaj, jeszcze kurwa obróci? Nie pajacy. Problem? Nie będzie. Kurwa, będzie. KMA też mi zepsuł. Palę się, kurwa. No, nie wystrzeliło mi jeszcze. Strzał poszedł, ale nie wyleciał oficjalnie. Jaj. Dobra, postawię tu bokiem i chuj. No. Nie powiedziałbym, że VK jest mulasta. Nie powiedziałbym, że VK jest mulasta. Ja bym powiedział, że jest dość żwawa. Właśnie KWLS mi się wydaje bardziej ospały. Ale dziwna runda, kurwa, czajcie? Praktycznie nikt nie grał na tej lepszej części mapy, tylko wszyscy pojechali się zabijać, kurwa, w CQB, nie? Bardzo dziwna runda z tego wyszła. Sera bagiedziarska. No ale co? To seria ARL-ów, co ci o ARL-ach mogę powiedzieć? Bierzemy panterę. W realu totalne dno, kurwa, i dramat. Pojawiły się szybciej, zniknęły szybciej niż się pojawiły w służbie. I nawet sami Francuzi się, kurwa, ich wstydzą. To jest tylko jeden pomnik z tym czołgiem. A WTK, kurwa, to czołg jak czołg, no. Działo jest. Przebija nawet trochę i jakiś tam pancerz jest, no nie? Bo jest kurwa, bo walczy z pancer czwórkami i kurwa z T-30 czwórkami, no nie? Ten czołg. Zamiast z isem trzecim, nie? Także... No nie powiecie mi kurwa, że KWLS jest szybszy, patrzcie jak to mka, nie? Zajebiście, prawie 50 na godzinę już lecimy. Jest żwawsza ta panterka, jak dla mnie.
Ale patrz, na 5-0 gramy, mamy non-stop pełny, drugi pełny down tier, nie? Jak ten teciak przetrwał, trafili w tą przednią płytę, kurwa! Ja sobie ze mnie robicie, czy co to było? O, kawulec. O, żeby będzie gąska tylko. Tu coś jeszcze jest w prawej. O, pardon, kurwa! Wiem, że coś to kurwa gdzieś tu był jakiś jeszcze jeden skurwol. O, wow. O, nie! W kawulca trafiłem zajazd tego dużego. O, lolololo. Za późno. O, jeszcze z lewej, jeszcze z lewej. Mam jeszcze z lewej, jeszcze z lewej. Ty, no mamy kurwa tu dwa pojazdy. I one nie widzą go, kurwa, nie widzą go, nie? No nie widzą go, kurwa, tych dwóch naszych. Co tu się odpierdala? To po chuj oni tamtędy flankują w ogóle, jak nic nie robią teraz. No jeszcze, kurwa, wyjebali siła drugiego, nie? Bok wieży schować, 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 schować. Na szczęście nie po mnie. Rozjebali tego kawulca, rozjebali. No kurwa, gdzie on jest? Ja pierdolę! Wziął i zniknął. Specjalnie go tam chciałem puszczać i zniknął. Mój błąd zresztą. No, dlatego się też Smigol zacząłem ruszać, bo stwierdziłem, że nie mogę stać w miejscu, bo ten Ił tam latał, nie? I polował. A jak widać, to nie był najlepszy pomysł, żeby się ruszyć. No też sam się ustawiłem w tej nie do końca idealnej pozycji, kurwa. Wiedziałem, że dwóch naszych po lewej jedzie, no ale nie pusznęli, kurwa, tej flanki w ogóle, kurwa, nie? No nie, no nie mówcie mi, że kawulec jest zwawszy, kurwa, no 30 na godzinę jedzie. A panterką to już mieliśmy cruising 50, nie? No, Smigol ogólnie 23 mm. To on się sam rozjebał tą bombą? 23 mm, nie. Tak, chyba tak, kurwa, to zniknął. 23 mm działka na tych iłach od góry wystarczą, żeby wszystko rozpierdolić. To się przejdzie się przez podkład silnika, coś takiego, nie? Popatrz się grać topki, no jak cię kurwa jarę nowoczesne czołgi, no to tylko masz topki do wyboru wtedy, nie? Do fajnej gry. Mnie na przykład tak bardzo nie jarają, więc w ogóle to olewam, nie? Raz na kurwa ruski rok się tu odpali i tyle. Coś tam pograć.
Commander! The fuck? To mały kąt. Duży problem, teraz będzie wysyp pierdolonych czołgów. Ilości kurwa ogromnej. Driver Gunner! What? Co to jest? Is kurwa? No, 855. Jak mu Gunnera akurat zabiło i tego i go nie zdjął na strzała? Dziwne. Pelotę tam chyba widziałem. Krytykala mam, ale nie wiem czy na tym, czy... Ty, prawie mi przebił podłogę. Wygląda jakby mi podłogę przebił. W trakcie ruchu. Jest dobrze. Moment, moment, zaraz popatrzę. Tylko musimy tutaj ponegocjować. Jest. Serwę przejąłem, to spierdalam. Tu się gdzieś spróbuję ustawić. Kurwa, Mariusz. O, au, ała. Ale to za dużo, hopie. Za dużo. I nic nie napisałeś w tym superczacie. Więc to też nie jest tak, że kurde. Chociaż napisz coś następnym razem. W sensie ten gość to rzuca chyba bombi gorzej ode mnie. Już dwie bomby mnie chybiły. Chuj, dziękuję, Mariuszu. Kto wie, może faktycznie sobie nowe okulary kupię. W tym tempie. Wywali już to wszystkich tych. Elvis, mam cały odcinek o historii powstania tego czołgu, o ile się nie mylę. Nie byle. No, że tam nie ma za dużo co gadać, no. Jak chyba wiem, cały odcinek o zdobycznych czołgach, to chyba wszystko tłumaczyłem, tylko nie pamiętam, czy to o niemieckim KW-2, jak robiłem odcinek, to tłumaczyłem, a to o tym KW-1, 95 niemiecką, nie pamiętam, kurwa. Ile tam było historii w tym. Bardzo, bardzo... Dopadasz w sumie, nie? Chyba przykładnie mi uszkodzili do takiego stanu lekkiego, że nie mogę jej naprawić, a irytująco wpływa to faktycznie na... Mam wrażenie, że wpływa to na mobilność maszyny jednak. Chyba za co nie, no właśnie jest. Sztugu, potrzebuje cię pomocy? Chyba nie. No kurwa, no widzisz, że tu jadę. To ty zmieniasz kierunek jazdy. To się nie zatrzyma kapka wcześniej, nie? O, te 34 niemieckim, pamiętam, że zrobiłem odcinek, był. Tylko wtedy chyba jeszcze nie używałem tych materiałów filmowych takich, nie? Żeby to pokazać i tak dalej, żeby wszystko było fajnie, cacy, nie? Demonek, mówisz o podwoziu T-34, które ma 88 palową zamontowaną zamiast wieży? Jeżeli mówisz o tym, to jest Photoshop, nie?
Kurwa, ta 34 ma na mnie konto, ja na niego nie mam kontu. No. Pod podwozie mu pierdolnęliśmy. Uuu! Uniknąłem tej rakiety. nie wiem w jaki sposób. Unlucky. Nie, jak 9K kompletnie nie mam. Nie miałem do czynienia z tym samolotem. Próba była dobra, ale... Tak, i patrzcie, nie ma śladu w ziemi, kurwa, żadnego. Strzelam przez nieistniejącą szybę. No kurwa, gdzie oni są? O! No. Get trofen! Już można? Don't mind if I do. A to jak jest rekwizyt filmowy, to się nie liczy przecież, nie? Ale czekaj. No bo jeżeli chodzi o tą fotę na przykład, to to jest Photoshop, nie? A no tak napisałeś, T-34R mid 8,8 cm. Fake tank, nawet jest na Tank Encyklopedii oznaczony jako fake tank, nie? Też jest fake tank oznaczony, nie? To jest wszystko fake, mój drogi. O, jest oryginalne zdjęcie nawet, zajebiście, że znaleźli oryginał. Ale ładnie jest to posklejane, to trzeba przyznać, nie? Modelarzy oczywiście poniosło. Haha! Na tym kosmolecku, czy jak to się nazywa? Patrzcie! Ale by była prema, kurwa! Fajna, niskoerowa. Czy tam jakiś z eventu pojazd. 37 niemiecka na tym. Na traktorze. Nawet nie wiedziałem, że... No, zawsze logiczne, kurwa. Mieli pod ręką, to przerabiali, nie? Co tam mieli. O, nawet jest ten nasz KW-1 z 75 tu pokazany, nie? Jedyne chyba znane zdjęcie. To by był straszny rzęk, kurwa. No ale ej. K37 nie przebija zbyt wiele, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, nie. Na 1.3 mam pancer dwójki, a żeśmy nie grali tym na 1.0 milion lat w sumie. Weźmiemy sobie preset YouTube'owy. Aviazione jakieś 1.0. O. Dawno żeśmy tym nie grali, nie? Tak dawno tym nie grałem, że jeszcze jest komar, a nie mój dekal. Jeszcze jest jakaś chujowa tarcza. A mamy zajebisty historyczny kamuflaż na tym.
Sigmund. Ale nie ma info, czy jest historyczny, czy nie. Weźmiemy sobie do Beliusa i spróbujemy tym coś ugrać. Tak, Smigol, to jest to samo działo, no, no. No to też by było na 1-0, nie? Nie, nie, strzał nie usuwa. Kiryu. Strzał nie usuwa spawn protecta. To jest tak, że... Jak się nie ruszasz, to jest chyba z 15 albo z 20 sekund, czy coś takiego. Ale jak się zaczynasz ruszać, to się skraca czas, a jak w ogóle wyjedziesz za obszar jakiś tam... z punktu, w którym cię zespawnowało, jak wyjedziesz, to... też znika, nie? Ten? Woret? Nie, absolutnie kurwa. Do kolekcji co najwyżej. To jest paść jak skurwesyn. 37 strasznie słabo bije. No mamy penetrację pancerza, mamy na poziomie 47 mm, kurwa, nie? I teoretycznie mamy to, ale to też kurwa chuja tam przebija. Ty, ale ten pancer granatę 40 więcej pod kątami przebija niż... Ten podstawowy, ale podstawowy mam wkładkę wybuchową. A, ale na dystansie też spada przebijalność pod kątami. To zobaczymy. Nic nie chcę znaleźć na etat 1-0, cholera. A nie na EU, bo na EU mam pakiet losty. Nawet na, kurwa, światłowodzie. Potrafię mieć, kurwa, pingu, założymy tylko 40 albo 30, a nagle dostaję, nie wiem, 7% pakiet losu, bo mi się pojazd, kurwa, przesuwa na bok, czy coś takiego, nie? Nie wiem czemu. To połączenie z amerykańskimi serwerami albo z tymi. Z ruskimi jest, kurwa, stabilniejsze niż w Europie, nie? Ale, no, mi się tak dzieje cały czas. 128 to może nie, ale 40 i 40 mogę zabrać optymistycznie. Pojedziemy sobie za alfę i zobaczymy. Także ja wolę mieć tego pingu 116, ale mieć absolutnie kurwa stabilną grę, nie? Jak to zmienisz, no jak wejdziesz sobie... Nawet nie wiem jak to wytłumaczyć. Drop down menu pod guzikiem do boju. To tam będziesz miał... W lewym dolnym rogu tego dużego okna, tam z wyborami trybów gry i tak dalej, będziesz miał serwery, na które grasz. Tam klikasz i sobie wybierasz, nie? Sobie pojebane, kurwa, za ten sam half-track jako pelotka. Jest chyba na 3-3, bo jest na tyle mocny, nie? Laserowy ten. Nie trafiłem, kurwa. Ja pierdolę, z jaką prędkością to chyba, no z górki jechał, nie? Non-pen w side armor mieliśmy, widzieliście? Boczny pancerz, kurwa, nie przebiłem autoblindy! Jezus, jeszcze jeden jedzie. Zdjęli go? Nie, zdjęli naszego. Kurwa, co gościu na konsoli gra i się pogubił?
No nie, no kurwa. Nasz wnik... na konsoli gra, no wiedziałem, na pewno mu się te gałki pojebały, no nie? I zrobił pewnie tam kółeczko wokół własnej osi, tak mi się wydaje. Zaraz wyjechać na punkt. No kurwa. Nie! Doszło do... nie wiem kurwa jak żebym to chybił. Żegnajcie. Nie wiem jak to chybiłem. Musiałem mu przyciąć dosłownie temu Chińczykowi, kurwa, co tam w środku siedzi. Musiałem mu wykastrować ten hełmofon, nie? Nie, pelotka chyba nawet przebija trochę więcej. Tak mi się wydaje. Tak, chyba ma coś tam... chociaż nie, bardzo podobnie ta pelota przebija, no. Ghost Shell? Nie, nie wydaje mi się, że to był Ghost Shell. Wydaje mi się, że faktycznie za szybko kliknąłem i przeciął mu nad łbem, nie? Kicha? No ale nie, no po co, KM, to jest open top, z KM-ów go troszeczkę posiekam. I zobaczymy. Przynajmniej spróbuję. Zestrzelili. To samolot. Czy żyje? Nie, już spada. O, okryta mu założyłem, o nie. Czy to była kradzież? Nie wiem. Ktoś go uszkodził na pewno. To kurwa do mnie strzela. Au, 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 au. Pum, 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 pum. A! Jakieś tam bombki poszły. A! Za słabe te dyszki. Dobra, mamy to. O! Ale zrzut, nic się nie stanie. Ale bomby było duże. O, do silnika coś tam przeszło. Kurde, a to Blino 41 dawno nie grałem w sumie. Jeszcze raz przejeżdżę, no cóż, no witam serdecznie i bardzo mi miło w takim razie. Jak się kurwa nie wychylać tą moją ósemką. Ależ mnie znosi przez ten jeden ponton ujebany, kurde. Kuką próbuję zepsuć, ale kurwa też nie weszło. O, samolot. U, był. I się zmył. W taśmie HVAP. Przebija 30 pod kątem. 30 na 100 metrach masti. No to nieźle kurwa. Od boku w sumie. A na płasko ile przebija? Bo od boku często te czołgi na około tego PR-u w sumie
Będą to łykać, nie? Bo są dość płaskie. Ciekawy jestem. Czy gra mnie rozbije? Wjechał nie z budynki, nie fajnie. No nic. No chciałem w załogę mu ten ponton włożyć, zobaczyć czy mnie rozbije to czy nie. 46 mm, czaje. Kurwa. Ty z głównego działa mnie trafił, ten ósemko. A, Shermana i teciaka z bliska powinien posiekać właśnie, nie? Od flanki. Kurwa, BB1, tak. Zwietrzy mego open topa, to jest po mnie, nie? Tak, panzer do góry by się kurwa gapił. Tam pelotom, a ty co ty kurwa strzelasz? Ile my tu mamy depresji? Powinno być w chuj. Nie, tylko 8%, znaczy 8 stopni. Francuz nie może pod górę wyjechać. Pamiętam właśnie, że z tej peloty Shermana się zdejmowało, nie? Z bliska. Ale wyobraź sobie to, jakby nam dali chociaż jeden 15 mm KM, jaką by to siekę robiło na tym bijarze. Na 1.3 na przykład. O, BB1 się rozbiło na szczęście. Ja nie wiem, czego przebiję gdziekolwiek, jeżeli mam być z moim szczery. O kurwa, dwóch naszych tam jest! No, to jest ten problem. Wjechali dosłownie za niego, kurwa, widzicie to? Za nim jadą. Ale moje działy. Jesteśmy niszczycielem czołgów, który ma problem z niszczeniem jakichkolwiek kurwa czołgów, oprócz tych najlepiej, Boże, najsłabiej opancerzonych, nie? Dlatego pamiętam, że to była padaka ten pojazd, niestety. Kurde, czekajcie, to jest na 3-3, tak? Ta pelota. Kurwa. Ale mam malowanie paskudne na niej. Pierdolne są moje mordy, teraz będzie jeszcze brzydsze to malowanie. Ale jeszcze numer. Germania Tanks 535, czemu nie? Spróbujemy ten wyjechać, ale nie, no kurwa, no kawulca się trafi, że coś przejebane będzie, nie? Listopadowy wysypie ma osób, nic o tym nie myślę. W listopadzie to ja pewnie będę kurwa siedział w koszarach 16 dni. Właśnie jeszcze nie wiem kiedy, tylko kurwa na początku. Tego li... pełen down tier, to jedziemy do miasta tutaj. Spróbujemy coś w mieście może ugrać. Każdy pojazd ma jakąś wadę, no dokładnie, nie? Na
Akurat to, że jest ten pojazd bez dachu, to jest kurwa duży plus, co ty gadasz. To żołnierze z tyłu wstawali i mogli napierdalać, nie? No dokładnie. I łatwiej się było z pojazdu wydostać w razie niż w realu możesz O kurwa! Zagapiłem. Tak, tak, to było zaplanowane. Drzewałem sobie wokół i się zagapiłem. No wkładka wybuchowa w realu działa w ten sposób, że jak pocisk leci załóżmy z prędkością 500 metrów na sekundę i wybucha, to myślę, że w jaki sposób to wybucha? W jaki sposób się szrapnę z tego? Czy ta energia, ten wektor w stronę, w którą leciał ten wektor, on się nagle rozprasza i to faktycznie magicznie wybucha kurwa w idealnym kółeczku praktycznie? No właśnie nie, okazało się, że wybucha w stożku. A jaki mamy... Po prawej coś jest. To też chyba będzie jakaś BT-7 przede mną. A w jakim, mój drogi, sposób rozchodzą się odłamki po przebiciu pancerza przez pocisk bez wkładki wybuchowej? No stożkowo. I dlatego Bertole stwierdzi, że oni sobie wolą ten materiał wybuchowy oszczędzić na co innego. Bo kurwa, wynik wybuchu pocisku M61 na przykład z 75 mm armaty Shermana składką wybuchową czy bez składki wybuchowej dawał praktycznie identyczny efekt po prostu, nie? Także wiesz, to, że ja trafię w kampu 1 od frontu pociskiem składką wybuchową i on kurwa wybucha w idealnym okręgu, że tak powiem, ten trzepny się rozchodzi naokoło, przez co zabija to też załogę w wieży, gdzie powinno tak naprawdę kurwa mać. Znaczy nie rozpierdolę tego. I utknę na jakimś kurwa na teksturze. I zabija załogę w wieży, gdzie nie powinien tego tak naprawdę zrobić. No to kurwa, nie? No tak, no odłamki... Wyszło na to, że wystarczy po prostu przebicie pancerza. Że wystarczy po prostu przebicie takiego pancerza. I odłamki, które spowoduje przebicie takiego pancerza po prostu, nie? Niepotrzebna dodatkowo jeszcze kurwa wkładki wybuchowej wielkie, nie? Nie pokaże mi jak mnie zabił. Ale rzekomo rozpierdolił mi całą załogę jednym trafieniem. Kul, 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 kul. Coś tam lata jeszcze i to nie nasze. Chyba 109 weźmiemy. No może Henk, może tym to wystarczy. Marnowano materiały? No bo zanim do tego doszli, że to jest tak naprawdę nieprzydatne. No to tyle, no kurwa, zaczęły się pociski podkalibrowe i tyle, nie? Szwedzi mają poprawiony model wybuchu APH? Masti? Co ty gadasz? Naprawdę? W sensie co, że działa tak jak w realu?
Popu, co chyba wyjebałem, kurwa, silnik. Kurwa, chłopie, kto ci powiedział, że to była wada tego z DKFZ-ów? Gulian, gdzie to przeczytałeś, albo w jakim dokumencie to widziałeś, jakimś historycznym, czy coś takiego? Czy sobie wymyśliłeś, że bo jak nie ma dachu, to samoloty będą robić siekę, nie? Czy mówiłem to o War Thunderze? No chyba wywaliłem silnik. Na to wygląda. Ciągniemy go na silnik do góry. Hobie kurwa tantuje za to, że go wziąłem na silnik, nie? Jakie rozdzielczości grasz? 1440p na 32-calowym monitorze, nie? Sądziłem, że pójdzie w lewo. Ale hej. Kurwa, hity. Ileż mi tych 20 zostało? Kurwa maś! Ty, i gościu co leci za mną. W tym re. No kurwa, siada na ten sam samolot co ja, ten ociężały, z którym ja mogę walczyć, ale kurwa, ten myśliwiec to tam olał, nie? I teraz właśnie dostał od niego orkę. Ja jebie. Priorytaryzacja... Jak to się kurwa wymawia? Prioritizing targets, nie wiem jak to się kurwa po polsku mówi. Prioritaryzacja celów? Pop tyle wyjebał, a może teraz przeładowuje? Akurat jak podchodzę do niego. Podejmowanie decyzji, no ale jakoś się... Chyba na to mówi, kurwa, nie? Kurwa, przejebaliśmy całą mapę na ziemi. Chyba widziałem ten czołg, ale tak mnie rozproszyła ta pelotaża, żebym go zgubił. Unlucky.
Prioretaryzacja. Prioretaryzacja. O kurwa. Nic dziwnego, żebym się pojebało. Jezu, ile pelotek. No to jakby każdy chciał kawałek mnie. Final blow mi wsiadł. A kurde. Priorytetyzacja. No nie, no kurwa, to nawet, że źle napisałeś. Priorytetyzacja? Priorytetyzacja, kurwa? Aż muszę to wpisać. Priorytetyzacja. Kurwa, priorytetyzacja. To jest proste do wymówienia w sumie, jak się o tym nie myśli. Priorytety w liczbie mrogiej i na końcu zacja. Priorytetyzacja. Priorytetyzacja. Easy. Ogarnęliśmy to. Mamy to, mamy to. Zwracam honor. A to już drugi raz mamy fan mail, bo na pierwszym tym, na poprzednim meczu jak graliśmy tym EZKFZ-em z 37, też coś tam pierdolił na czasie do nas. Co jest, kurwa? Mi się jak jakiś magnes na to gówno. A, 3-3 se spróbujmy może tymi Achillesem sobie jeszcze ponapierdolamy. Arek 95 Lord, dziękuję za suba. Bączek, dziękuję za suba. W ogóle jeszcze Kamil J, dziękuję za suba. Kroniki, Pijalni i Madzonga, dziękuję za suba. Trochę tego było, przegapiłem, nie? Polski język, trudny język. No czasami tak, jak się kurwa używa jakiegoś określenia raz na... bardzo rzadko, no to... Priorytetyzacja. Widzicie? Łatwo powiedziałem, nie zastanawiając się nad tym. Priorytetyzacja celów. Czyli odpowiednia, wybieranie ich w odpowiedniej kolejności, żeby jak najmniejsze zagrożenie dla ciebie stanowiły, nie? Chyba, że jakiś sojusznik jest na przykład, nie wiem, w ciężkiej dupie i wtedy ryzykujesz. Ale przepraszam, się nie opłaca ryzykować. Bo jak ty będziesz martwy, kurwa nikomu już nie pomożesz, nie? A, Mateusz. No. Na 2-0 chyba, no się srał, że gram. I to grałem pojazdem z 1-0 i to zajebiście chujowym, nie? Więc. Kurwa, kupiłem sobie w czwartek 2,5 kilo ziemniaków, już prawie przeżarłem całe, nie? Tak swoją drogą. 2,5 kilo to jest dużo na jedną osobę przecież. A ostatnio mam takie, że non stop kurwa robię frytki, nie? Czy tam jakieś takie zapiekane ziemniaczki. Dzisiaj chcę talarki, kurwa, zrobię i sobie zapiekę talarki. Kurwa. Takie trochę grubsze. Okman Wolodia, dziękuję za suba. I tu jest problem, bo teraz od tej strony jak gram, ja nigdy tu nic nie widzę, nie? Jak coś zauważy, to jest przeważnie za późno. Co jeszcze nie biorą? Na siebie tam alfę brali, to chociaż tyle, że odwróci tę uwagę. I kurwa, w VR-ce się może będzie fajnie, nie wiem, dziesiątką i Achillesem grało. Puma boy, Puma boy! Zanim obrócę działo. Uhuhuhu, nice! Tylko popatrzyliśmy na niego i zniknął. Co to kurwa? O, ty kurwa RL-u jebany. Będziesz mój.
Nie, nie zdążyłem, kurwa! Jezus, wszystkich rozpierdalają, nic nie muszę robić. Ej, ja nadążam kurwa wieżę obrócić, w sensie całego czołgu, nie? To jest minus, bo tu nie ma stricte snajperskiej pozycji na tej mapie. W każdym miejscu praktycznie jest CQB. Na minimalnie większy dystans strzelanie jest tylko tutaj, czyli kurwa muszę im kampić na respa na przykład, nie? Ja miałem 24 tego sztuka tam rozjebał. Tu był sztuk? O kurwa. Fajnie, że go nie słyszałem. Bezdźwiękowe sztuki teraz, nie? Ja bez żartu, ja już dziennie kurwa jem po pół kilo ziemniaków praktycznie, nie? Wcześniej aż tyle tego nie żarłem. O kurwa mać, ja pierdolę. No nie widziałem go, nie wiem. Unlucky runda. No nie widziałem go żywcem, nie? Patrzyłem na drugą stronę tego, tak jakby dymu. A tu Shermanik się wyłonił. Ale mamy na Mustanga, to wsiądziemy do Mustanga, kurwa, bo na ziemi mi w tej rundzie nie poszło, nie? Ta Tomek, no. Nie, nie będę ich gotować, chłopie. To są już takie ziemniaczki, kurwa, które są... W ogóle to są te fobra, co się śmialiśmy zawsze, jak wchodziliśmy do Lidla, że... O, ziemniaki do jedzenia, kurwa, zajebiście, nie? To dobrze wiedzieć, a te inne co są, kurwa, do dupy? O, są do jedzenia i na frytki takie ziemniaki, nie? I to jest, kurwa, jeden chuj. Nie wiem, 6 czy tam 7 zł za 2,5 kilo, to jest, kurwa, biorę, nie? Zajebiście, fryteczki uwielbiam. O, kiedyś byłem na tyle leniem, że sobie kupowałem już gotowe frytki jakieś tam, nie? Te takie karbowane, kurwa, jakieś czy coś. Ła, cała wieża, do widzenia, uff. Ale przy takim momencie zacząłem... Nie dość, że są tańsze, kurwa, 2,5 kg ziemniaków jest tańsze, też znalazłem takie, z których zawsze dobre wychodzą, nie? Ajajaj. Jeszcze mu się do wieży nie przesiedli z powrotem, ja pierdolę, ale ma chujową załogę. Jakiś. A, tu będzie ten Francuz pewnie w tym. Jest, ciężarówkę. Weszło. Powiem, bo jak latam samolotem, to nie mam w ogóle czasu patrzeć na czat. Jezus, jest! Ty, no nie ma go, kurwa, co jest? Słyszałem samolot przed chwilą nad sobą i nie ma go. Wiem, że nasz tu przeleciał, ale tu był jeszcze jeden, było coś czarnego w powietrzu. Czarna kropka jakaś i zniknęło. Może był zestrzelony, już zniknął po prostu. A nie, jest tu! Ty, B nam przejęli? To, żebym nawet nie zwrócił uwagi, widzę go. Dobrze. Bardzo rzadko się tak zdarza, że jak napierdala do ciebie pelota. Asysta akurat. Jak napierdala do ciebie pelota, to inny samolot się ją zajmie z naszego teamu. Nie jest to częsty widok. Tam te czwóry tu wywalili. A kurwa. Co chcesz, żebym 16? Wyjebać ci? Ile go tutaj naprawiłem 16, kurwa.
Zapłacę mu kurwa te 2000 srebra. I niech wypierdala, niech mnie kurwa nie dźga tym. Chłop się tak cieszy, pewnie. Uuu, mam tego kamulca, trzymam go za jaja, kurwa, już go oflankowałem. To jakiś skurwysyński samolocik, nie? Ha. Uszkodził mi silnik. Ale ej. Hesto to jest chyba. Trzy wiązki KM-ów. Szybki, tak, Hesto. Grubiony Niemiec w pelocie. Ohohohoho, akurat już się spam protect skończył, nie wiem! Cztery razy dwudziestki tu mamy, nie? Ta, Smigol. Nie no, patrzcie, no znowu trzy strefy mamy. Bierzemy tego hurakana. Uzbrojenie mamy to samo i ilość amunicji tą samą, tylko samolot jest słabszy, nie? A dlatego jest różnica. Chociaż kurwa, za mała jest ta różnica moim zdaniem. Znaczy z drugiej strony Hurricane się trochę lepiej kręci, nie? Ale jest słabszy ma silnik. Fuja Mustang znowu już kurwa zapierdala szybciej, ale jest na 3-3 ten Mustang. Excuse me. Huraka na karaka, no. O, a myślę, że to czyś ogon spada, to cały bombowiec zapierdala. O kurwa, mać, on tak blisko już jest? Ale jaja. Jebany kurwa, ale wszedł ostro, nie? To jeszcze doleci do lotniska, niech doleci. Niech doleci. Nie no, nie będę zostawiać, frag jest frag, nie? Już sobie nie ma w co pierdolnąć. O? Może jednak jest. Wychyl się, nie wstydź się. O, Dikur Max, ujojojojoj. Nie wiedziałem co. O, jeszcze słyszę pancer 4 albo coś takiego. Ta, jest. F2 chyba. Absolutna dewastacja, kurwa. No, bez żartów, znalazłem w sklepie netto takie nuggetsy, które mi zajebiście smakują. I też wpierdalam nuggetsy, kurwa, już chyba drugi tydzień. Nuggetsy z ziemniakami, nie? Zdjął tą pelotę, zdjął ją, kurwa, nie potrzebował pomocy. Uuu, ty oznaczyło tu kogoś. A no mamy tu jeszcze pancer 4G. Akurat idealny rozmiar moich działek. Nie, pancer 3M. Już była jakaś różnica, ale... Maksymalny siusior, dokładnie. Nie, to jest maksymalny gruby chyba. Bo Dick to nie było grube tam po ichniejszemu? Kurwa, nie mogę się wstrzelać. Nie, no weszło, nawet mi nie pokazało kryta, kurwa, zdjąłem mu dwóch ludzi z załogi.
Gruby Max, o właśnie, nie? Zero w Izraelu nie mam, nie posiadam. Uj, kurwa. M16 kosztuje 11 tysięcy do naprawy? Pierdolisz. Nie, żebym żałował, ale jestem zdziwiony, że aż tyle. No jak, Maxi Perkos, kurwa, 500 dolców. Boże, 500 tych, kurwa, V-Bucksów. Dlaczego nam wpierdoliło 11 tysięcy kary za to? To nie jest tak, że naprawiam mu pojazd? I tyle? Ty, no a Sfers 13 i teraz ty, gdzie jest naprawa tego jego pojazdu? Tu jest, Friendly Kills, kurwa. Automatic Repair of All Vehicles, minus 726. Automatic Purchasing of Ammo and Crew Replenishment, minus 360. Aha, bo to jest do moich pojazdów. No to kurwa moje, dlaczego to tyle kosztuje? Ta naprawa. Jego. O co to chodzi? Tak, bo tu się pozmieniały też biary na 8.7. Czołgi top to mam kurwa teraz 9.7. Kurwa, zagrajmy raz tą Merkawą. Faktycznie, tylko tą 2DS-a zagramy. Aha. On ma naprawę za darmo, okej. Okay. Czy ja szczom, no na tych niskich biarach, no nie, no to czaje, no. Kurwa ma, ale nam wpierdolił mapę chujową. Boże, chciałem raz fajną mapę zagrać. Znaczy, chciałem zagrać fajną mapę raz, jak już gram na wyższym biarze i co. I chujów 100, kurwa. Kurwa, CCFL-a, ale ty jesteś paskudna. Miasto pełne cywili, zgadza się, no? I druga strona na radziecki sprzęt. Nie, tak, mają radziecki sprzęt, kurwa. I będą napierdalać, co popadnie pewnie, nie? Jebane zwierzęta, kurwa. Uważaj na paralotnie, dokładnie. Będą mi, kurwa, graty z hitami zrzucać, nie? No, słychać już, kurwa, jakiegoś drona jak lata. Czekaj, czy zrobię cokolwiek w sumie, bo wątpię. Ja żebym tych bierał w odrobinę wyższych nie grał bardzo długo. Jedzie mi taki tur, że nawet nie będę wiedział, co strzelić pewnie. Przede mną. Jest. Ało, chuj. A, puma! Okej. No, jest takie, kurwa, granie, whatever, nie? Nie, no kurwa, pierdolę. Nie mogę na tej mapie grać. Wjedziemy sobie na jakąś inną. Nie jajcen, a w guma, kurwa, dokładnie. I spuma. Zapomniałem o tym, kurwa. Ta puma, co ma jaja z guma?
Na początku insta ban. No tak, no bo to dostajesz bana na jakiś czas, nie? No, no! Piaski skurwysynaju, to możemy grać! Wystarczyło wyjść z tej chujowej mapy i dostaliśmy najlepszą mapę, kurwa, na topki czołgowe, moim zdaniem. Duże przestrzenie. Mamy podwójne użycie na tej merkawie, więc chuj wystarczy. Ja jestem za... Ja jestem zawsze bardzo zadowolony, jak dostaję piaski skurwysynaju. Szkoda tylko, że mamy aptier, ale chuj, nie? Duży? O, nie największy. 10-3. Kurwa, ale ten zwykły Abram z tym pustynnym wyglądał zajebiście, gdzie on jest. Tu jest. Nie. Tam, tamten. Dobrze mu, kurwa, w tym kamuflażu. Czy chuj, pewnie dostanę lepę na mordę raz i tyle, nie? Tak mówię, to jest, kurwa, stan umysłu te top. Trzeba się do nich trochę przyzwyczaić. Bez inne tempo rozgrywki, nie? Kurwa, gra robi większość rzeczy za ciebie. Termo łatwiej wypatrzyć przeciwników, najeżdżasz na niego, klikasz jeden guzik, go. Laserowy dalmierzyk, kurwa, załatwił robotę. Tylko klikam, nie? Też skilla wymaga granie na topkach, ale po prostu jakoś mnie to tak... Czy ja mu, kurwa, właśnie wysadziłem amunicję w zamku? Słyszałem jeszcze takie, że TJ ma, kurwa, ktoś coś próbował. Są w bardzo wiadomym miejscu tutaj. Więc ja się wycofam i spróbuję ich troszeczkę może... Kurwa, alfę biorą? Jak się tam dostali? Spróbuję może przesnajpić tych skurwysynów tutaj. Zobaczymy. Weasel 1-2, okej, to już wiemy, co mamy, kurwa, na Alfie. Mamy Weasela z ATGM-ami, więc jest, kurwa, chujowo. Asysta. Wcale się w tym termo gorzej go widziałem niż bez. Ja pierdolę. To pierwsze erowe. Ja sobie zapamiętałem, że ta merkawa miała dużo lepsze to termo. Ale no, widać, coś źle zapamiętałem. Oj, przejebaliśmy całą mapę, już widzę. Czy wypaszyć cel w tym termo, spoko, ale zrobić cokolwiek więcej to już problem, nie? Tak, patrzyliśmy już na zmiany BR-u. Przejebane, bo ja, kurwa, no nie zrobię nic temu Weaselowi. Czy mam babski głos, kurwa? Załogi. Dostanę tego Weasela, bo ktoś strzelał z mojej lewej. Tutaj TJ-mu ktoś tu strzelał, może ten Weasel pojechał na brawo i teraz na naszych poluje. Nie, jest tam, widzę go. Widzieliśmy go. O kurwa, sięgnę tam. Arto, to sięgnę, to chuj.
No nie, właśnie miałem, że u Izraela to w sumie nawet może mogą gadać, kurwa. Po babsku. Ale potężne, kurwa, trafienie w fuel, tak. Że ja do niego nie przyjadę, bo kurwa... Wizel mnie tam pewnie będzie. Uuu! Kung Fu Fighting, kurwa! Zdążę tą lufę naprawić pewnie. Ale spróbuję szczęścia. Bo dym trwa 20 sekund. Gunner, ale jaja, kurwa! Jak berety, kurwa! Ale fajnie dostać normalną mapę, kurwa, raz na jakiś czas. Ktoś mnie goni chyba. Nie, nie, nasz jest zielony za nami, okej. Mariora zdjęło L40... U, kurwa. O, wow. A to... Obstałem, że wiem, gdzie skurwal stoi. Tu był. Myślałem, że na snajpie bardziej gdzieś z tyłu, a on jest, kurwa, bardzo blisko. S38 nam zdjęło samolota. Perka leci. To niedobra jest. Kurwa, utknąłem na jakimś kamieniu teraz. Ja pierdolę. O, zdjęli tą helkę na szczęście, ja pierdolę. Już miałem mówić, jak nas chcą balansować helką, to w sumie nie tak źle. To znaczy, że nam dobrze idzie, nie? Kurwa, B biorą za mną? Turms. Najpierw musiałem ratka wyjebać, teraz Turzi wyjebie. Dawaj silnik, kurwa nie. Nie udało się. Ratka się tam nie spodziewałem jeszcze. No, kurwa, MBT-ków się nie kontuje, jakbym to wziął na silnik, to bym go wyjebał. A ja odruchowo już wiecie, kurwa, z drugowojennych czołg, że o, minimalny kącik, proszę, kurwa, nie. I zjebałem. Spróbuję tym polecieć, bo także z porobocie. Ja jeszcze da radę, kurwa, tam w niego polecieć. Bo ja chyba zgubiłem właśnie namiar, tak? Ja muszę ten namiar trzymać? Chyba nie muszę, kurwa, nie pamiętam już. No namierzysz go, kurwa, w otwartej przestrzeni masz problem, żeby namierzyć cel? Chyba go nie śledziło. Kurwa, czujecie to?
A spuma co ma jaja z guma, kurwa, no nie chciało jej śledzić, nie? Aaaa! 2S30! Ty, ten pierwszy co wystrzeliłem tak, kurwa, lobem, to spadło na niego! Jeszcze pumę żeśmy wyjebali. Tylko puma mnie trafiła już niestety, szkoda, nie? Szkoda. Ale weszło, weszły dwa. Ja myślałem, że pumę to trafiłem, nie? A nie mogłem, kurwa, namierzyć tej pumy. W otwartym polu wielki, kurwa, pojazd, czarna kropka na tle piasku i mi, kurwa, nie chce złapać namiaru. Widzieliście to, nie? A na 2S-a, kurwa, za kamieniem złapało idealnie. No, ja pierdolę. Za bzdura, nie? Grąd. Słuchaj, kiedyś robili badania i okazało się, że te wyziewy z wydechów w realu w ogóle nie zakłócają termowizji. W ogóle. To jest wymysł Wartandera. Nie ma na to żadnego wpływu, kurwa. Bo pomyśl sobie tak, czy ty w termowizji, jeżeli wyleją olej silnikowy, jeżeli wyleją olej silnikowy, kurwa, na kolektor, czy na coś tam, w BWP1, a ty widzisz przez ten, kurwa, dym termowizją. Mimo tego, że on jest dość ciepły, bo jest dopiero co, kurwa, zwaporyzowanym olejem silnikowym, nie? Czy tam napędowym, czy tam whatever, nie pamiętam już, kurwa, jak to tam działa. Więc to, że troszeczkę jest z silnika ciepła ucieka, to w ogóle, kurwa, nie przeszkadza, nie? W termowizji. Brytyjską topkę? W ogóle nie gram brytyjskiej topki. Kalida przesunęli na 9.3. No tak, co dostał, kurwa, tego, nie? APF SDS-a. Na 8.3 dalej jest ten? Czy... Nie, kurwa, cały line-up... Mój line-up, który był kiedyś na 8.3, już jest na 9.0 i na 8.7, kurwa, nie? Przesunięte te maszyny są, ja pierdolę. Najniższy chip ten gdzie jest? Na 8.7 są teraz, kurwa. Może nie być lekko. Bo jeszcze lubiłem z Chieftainem Mark III wyjechać, jak był na 8.3. I se na wieżę pograć tą 120, nie? Dobra, kurwa, na koniec weźmiemy tego. Widaro, póki jest na swoim biarze. Spróbuję sobie Widarem zagrać, nie? Pierdolę, nie? Znaczy nie, no Oli to po prostu prawie w ogóle nie przeszkadza. Prawie w ogóle, kurwa, nie ma... Tak naprawdę to nie ma żadnego wpływu wręcz, bym powiedział. Żadnego wpływu. A War Thunder to rozmuchał w chuj. No nie? Kurwa, Widar, a obok elefant, nie? Jest. Bardzo sensowne wydarzenia, kurwa, tu się teraz odbywają, moi drodzy. Jedziemy popełniać zbrodnie, chyba że mnie wyjebią szybko. Chyba że popełnię jakiś ogromny błąd. Nie, już topek żadnych nie będziemy grali, nic wyżej. Od mojego filmu o komecie jest nerfił? Nie gadaj, Luigi. Masz... jest troszeczkę krótsza lufa, więc masz troszeczkę gorsze prędkości wylotowe niż w tym, co ma Centurion Mark II. Masz 17 funtówę z APDS-ami, kurwa, to nie ma na co narzekać, mi się wydaje.
Kurwa, co jest? Nikt tu nie pilnuje, naprawdę? Zaraz się okaże, że pilnują, tylko kurwa, ja nie widzę. No, zrzepię, jak jestem chyba. Ty, jest tak dobra to termo, że ja nawet nie rozróżniłem tam typa, kurwa. A mieliśmy przestrzał na jakiegoś gościa. Jezus, kurwa, już jestem przekonany, że nic nie zrobię, bo już ten mecz jest bardzo dziwny. Nie ma nikogo na flance. A, przepraszam. Bohatersko wyczyściłem teren i ten typ się tu wpierdoli, kurwa, na snajperę do góry? Czy nie? Nie, nie wpierdolisz. No kurwa, nic nie widzę. Ta MX-13, kurwa, nieświadom, kurwa, wydarzeń, no. Jednak coś tam zrobiliśmy. Ale mówię wam, to się kurwa nie uda. Nic więcej. Za nami tam jedzie. Zybem. A, nie zdążyłem, kurwa. Strzeliłem minimalnie za nisko do tego. Do te 30 tam 4 to było coś takiego. Minimalnie za nisko. Ale to ja wolę tego chyba Streetwagon 81. PDS-y aż tak, kurwa, znerfili? To nie jest obejrzeć. Ale no w sumie kometą to dość dawno nie grałem. Kurwa, myślę, że pojechali na flankę w lewo, czy tu będą na... wprost nas gdzieś? Nie, o, dwa heavy team mamy tutaj. No wiadomo, że jeszcze kometą zagramy, zobaczymy, nie? Zaraz. Nie wygląda to dobrze. Naszego teamu nie ma po prostu.
tam było, kurwa, coś. Leci po mnie, leci po mnie, leci po mnie. Ruchy, 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 będą bomby. No, jednak nie. Dużo tego, kurwa, dymu wszędzie było i mi zniknął ten typ. O, tu jest. Na plecach mam chyba kogoś. U góry macie heavyka, kurwa. Ja pierdolę. Naszych tu, kurwa, robią jak chcą po prostu. Robią z nimi co chcą. Oj, przedni dolny kadłub pewnie. A, też wystrzeliłeś, kolego, też wystrzeliłeś. Kurwa mać, shell shatter, ja pierdolę. Jak ty garbus przełożenia wyjebał. I chłop zniknął. Damn. Ja teraz przechodzę w survival mode tak zwany. I co, strzelisz, nie strzelisz, kurwa? Aha. Trafiłem go w sam środeczek pierdolnej lupy, nie? Widzieliście? O, wow! Za zero? Driver i ta amunicja za tym driverem, kurwa, no nie, no nie wybuchnie przecież, nie? A! No, 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 no. Brakuje nam dwóch fragów do nuka. O, oh, wow, okej. O, oh, kurwa, shell shattered, no dajcie, kurwa, żyć, no niewiarygodne! Skończyła mi się, o kurwa. A PDS-y mi się skończyły, KK miałem, załadowanego. Heavy Metal Hero, no kurwa, 11 fragów zrobiliśmy, no ale ja pierdolę, kurwa. Nasz team nie istniał. Zobaczmy, ile nasi zawodnicy, kurwa, mieli. Mieliśmy 11 fragów, a nasz team miał 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. I 3 samoloty. 16 i 3 samoloty zrobił cały nasz team, zrobiliśmy 11, kurwa, nie? No nie poszło najlepiej, kurwa. Znaczy nam poszło całkiem okej, no ale... Cóż... Na którym biarze jest ta kometa? Na 5-3. Weźmiemy kometkę. Ty no, kurwa, przegięli! Ty faktycznie! 137 podstawowej peny i zwykła 17-funtowa ma, kurwa, 171? Trochę przegieli. Oj, weźmiemy sobie tego, kurwa, MB5 w sumie mam go tutaj wrzuconego, nie? I Cherry też ma tego APDS-a. Co ty gadasz, kurwa?
teraz, kurwa, brzydki, ja pierdolę. Gdzie jest Europejan? Chociaż tyle mu zrobimy, żeby nie był taki paskudny. No, to jest dziwne, kurwa. Aha, mam go w stoku, dobra. To wykorzystajmy te gageny, co dostaję. Będzie. No nie wiem, czy pamiętacie, ale na odcinku, kurwa, z Achillesy, Boże, nie z Achillesy, tylko z tego, z komety, to tam, kurwa, po prostu w cenie strzeliliśmy, to rozdupcaliśmy, nie? Żaden problem. Nie było chyba maszyny, której nie dało się nie przebić, nie? Ale to już było chwilę temu. Chuj, pierdolę sobie tu. Zobaczymy. Kurwa, racja, nie kupiłem lufy. No chuj, no nie wziąłem tej lufy, zobaczymy. Kurwa, jeszcze gramy z kwadratowymi tygrysami. Jesteśmy w piździe. Pełen uptier, ja jebie. Wziąłem sobie, kurwa, gąsienica z prawej, co on gada do mnie? Kurwa, i z drugi tam już czekał, widzieliście? Dwie lufy już nas wycelowane były, kurwa. Kometa nie była... Wydawała się, że była szybsza, ale w sumie jesteśmy na czele naszego teamu, więc musi mi się tylko wydawać, że jakaś wolna jest. No i przejebane już, kurwa, bo słyszę, że ktoś zapierdala. Commander, kurwa. Jakby jak panterka kryła w sumie, to kurwa jebać. Jak pantera patrz mi nad głową. Nie, 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 to nie znaczy, że masz ruszać, kurwa, patrz mi nad łbem. Jest i bungier. Aaaa! No nie pierdol, kurwa! Ja nie czuję tej prędkości wylotowej tego pocisku i źle oceniłem dystans, nie?
Nie walnąłem, ale to mi mówi tak tylko komandera zdjął w sobie. A przelobował ten pocisk. Kurwa. Unlucky. A trzeba jechać gdzieś indziej, bo tam ich prawie nie ma, nie? Teraz tak chciałem postrzelać. Czemu mnie nie respi? Aha, pewnie asystę dostałem za tyszaka czy coś. Tak, asystę mam. Dobra, tam na rogu mamy dwóch ludzi. AS-85 Tygrysa H1 gdzieś tu zdjęło przed nami. Musimy uważać, bo gdzieś skurwal będzie. Gunner loader. Trochę boli ten reload, to przyznam. Prawie bym go kurwa nie zauważył. Idziemy po załogę. Będzie pewnie, niż prowadziamy mu wysadzić. I mniej hałasu. Już wiedzą, że gdzieś tu jestem, nie? Jakaś ciężarowa tu jedzie. Kurwa, niekoniecznie ciężarowa. M18. Kurwa. O! Dobra. Wybuchło mu na mordzie. Długo? 12 sekund. Nie musiałem się o niego martwić, dobra. Sherman mnie tu jeszcze szuka. Wpadł do wody, kurwa. Nie wierzę.
Nie, bo na pewno czaję, kurwa, ja czuję tą jego panikę, nie? A jakieś tam wydarzyła, jak już tam wisiał, walnął w te barierę. Kurwa, nie, próbował jeszcze zrobić cokolwiek, nie? No i proszę bardzo, bardzo normalnie z Akometkiem pobraulowaliśmy, nie było jakieś problemu. Nasze brawling, ze słowo, no ale popusowaliśmy, nie było jakiegoś większego problemu, nie? Pierdolony. O, teraz tak, jak tu jest kurwa 56 tysięcy. Myślałem, że ich tu mniej jest, kurwa. Ty hajekiem mnie załatwił? Chyba mnie hajekiem załatwił. O francuskim Leclercu? Nigdy. Tak, on ma kurwa dwa śmigła rzeczywiście, ja pierdolę. O kurwa. Można się pogubić. To nasz, dobra. Ale zapierdalamy w sumie, no. I to jest na 5-0, kurwa? Tak na 5-0 zapierdala? Opie. $600, kurwa, na godzinę. Chyba nieźle, nie? Dobrze, ludzie w komentarzach pod filmem pisali, że to jest... A, spam protekta ma jeszcze. Chociaż nie, już nie miał kurwa crit na koniec przed jeszcze. Że to jest jedną sztukę zbudowali Brytyjczycy na koniec chyba II wojny światowej albo zaraz po II wojnie światowej. To jest turboprop tak naprawdę. Znaczy turboprop nie, ale że ma dwa śmigła. Przeciwstawnie, jak są tam ustawione, że coś takie jakoś tak mi pisali, nie? Że to był najlepszy taki samolot kurwa ever, nie? Jesteśmy medal. Conspicuous Gallantry medal. Za 1000 bitew. Z aktywnością przynajmniej 60% trzeba być pierwszy albo trzeci w teamie. No to akurat. Pewnie go wprowadzili jakieś 1500 bitew temu, jak grałem, czy coś takiego. Dało radę, nawet nie trzeba było Challengerka wyciągać. A ten samolocik, kto wie, może fajnie zapierdalać. To nie jest turboprop, tylko to jest jakoś tam. Coś tam, nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie. Przeciwbieżne, o, przeciwbieżne. Właśnie tak, nie, chyba zagramy na realistycznym powietrznym. Zobaczymy, czy tym samolotem coś urobimy, czy nie. Na 5-0 zależy na co nas wrzuci, nie? Jeszcze jak se, o kurwa, hopy, jeszcze jak se, o Jezu, jakbym go miał przegrzać, to przecież mam manualne sterowanie silnikiem, co sobie ostatnio ustawialiśmy, nie? Zakończymy to bitwą lotniczą dzisiaj. Późno jest z tego co widzę, to tak kurwa średnio. P-72 tur, 3-2 S-38. Ale nie mają tego samego BR-u czasem teraz, czy coś takiego? Chyba mają down tier, nie? To jest chyba down tier. Ja praktycznie nigdy nie widziałem w bitwach powietrznych tego samolotu, albo żeby na naziemkach go ktoś używał, no nigdy go kurwa nie widziałem. Ground target belts mam? A chuj, wystarczy. Da rady. W końcu to są 4-20.
No oil radiator, manual radiator control is unavailable as auto mode is... Co, kurwa? Nie mogę zmienić, kurwa, co jest? Nie mogę otworzyć sobie bardziej tego. No kurwa. 6.0 to jest, U288C to stąd wiemy, tak? A specjalnie ostatnio ustawiałem i mi wyskakuje info, że kurwa coś tam automatic control. Więc chuj. Manual engine i nie mogę kurwa otworzyć sobie bardziej przepływu chłodnicy w tym samolocie olejowej i wodnej. Chujowo. Damian, pewnie na streamach na Twitchu będę napierdalać, nie? No nie, no trochę się trzeba powznosić, kurwa, mimo wszystko, nie? Ty patrz, oni się, kurwa, rzucili za U288C. Jak trzeci wygląda, jakby go z procy wyjebali, kurwa, w ten kosmos. Zobacz, jak zapierdala do góry. Aż niedorobiony mec? Co to znaczy? Manual Engine Control? No nie, ostatnio na streamie na Twitchu sobie ustawiliśmy tak, że normalnie 109 jak lecę, klikam sobie jeden guzik, otwieram sobie chłodnicę na 100%, nie zmieniam ustawień tego kurwa, tych płatów śmigła czy coś takiego i chłodzę samolot w 5 sekund, nie? Zmienić tą energię na wysoko. O kurwa. Na wysokość. To masz teraz rozdzielnie oglądasz u ciebie i będę cię wymęczał, ale pamiętam, jak ogrywałeś Anomalii, to bardzo przyjemnie się to oglądało, także ostatnio... parę miesięcy temu, ze 2-3 miesiące temu, może trochę więcej, to faktycznie napierdalaliśmy, chłopie, w Stalkera chyba po 8 godzin dziennie, nie? Na streamach. Dobra. Wcale, kurwa, jakoś szybki nie jest ten samolot, powiem wam. O, wypierdalam. O, aż już krytaj się polisz. Dobra, kurwa, ale to były prawie rzeczy czołówy, nie? Tam chuj o tym samolocie świadczy. Ten jak 9 u góry mnie przeraża. Marcin Morawski, dziękuję za follow, Boże, za suba i teraz Grondch, dziękuję za suba również. Zdejmie tego joka, czy go kurwa nie zdejmie? Zdjął go, dobra. Jak 9 na szczęście strzedł trochę niżej. Shackleton, kurwa, co to jest za samolot? Nie widziałem jeszcze takie samolot z taką nazwą. Shackleton. Dla mnie coś nowego. Tam coś leci, chuj wie co to jest. A 6M5 to schodzi, ten jak 9 by miał wpływ więcej energii. No to leci, kurwa, 360 na godzinę, wtedy jest takie szybkie.
Jakula zawraca. O kurwa, silnik mi wyjebał. Dryfujemy do bazy. Póki mi jeszcze działa. Trafił mnie w silnik, skurwysyn. Ale jak auto radiator, czekaj. Full reel controls, manual engine control. Automatic control of turbocharger. Tu mam radiator, oil radiator i radiator do otwarcia do góry. Toggle auto radiator, o kurwa. Już nie mam guzików, kurwa. Wystarczająco dużo. Drop additional fuel tank. A one teraz same odpadają, więc w ogóle dajemy replace może. I wracamy na mouse aim tutaj. Auto radiator off. No i co to kurwa zmienia, jak ja nie mogę dalej zmienić tych opcji auto radiatora? Ja pierdolę. Bez sensu. Czy myślę, że Stalker 2 odźwignie? Wątpię. Za dużo hypu się nabudowało naokoło tej gry. Ewentualnie może po 2-3 latach moderzy zategują, nie? Kurwa, chyba dolecimy. Evo 8F kurwa w kosmosie i ja pierdolę, Elliot, co ty tam robisz? Ale fraga ma. No coś jest nie tak z tym samolotem, myślałem, że będzie lepiej. Jak masz spawna w powietrzu i zapierdalasz od razu na pokładzie 600 na godzinę, bo troszkę przynurkujesz, to spoko, nie? Ale... No nie wiem, kurwa, no nie zgadza mi się to z tym, co ma w statach teoretycznie. Kurwa, jak gdziekolwiek lecieliśmy... No to te 360-400 to była taka realna prędkość, nie? Ja dalej czekam, Matthew, aż moderzy zategują kurwa tego Starfielda, tylko czekamy na Creation Tool'a, żeby wypuścili, nie? I wtedy się zacznie. O kurwa, czemu się odbiłem? No właśnie, siedzieć. O, nie ma w ogóle animacji z urwanego, złamanego skrzydła. Może nie skrzydła, tylko tego, śmigła. Dobra, szybko, 15 sekund, bo jak będzie bomby zrzucał teraz na nas, będzie lipa. Nie, Castillo, nie mogłem sterować spodnicą. Jak włączyłem auto radiator. Będą bombki lecieć na nas teraz, jak się przezbrajamy. Tutaj trzeba się szybko wydostać, kurwa, z tego lotniska. Chuj, zajebiemy bombami, to mnie zajebie bombami, będzie spoko. Spóźnił się. Miał trzy kurwa maszyny na pasie. Evo 8F zeszło niżej, zajebiście. Trzymałem ich nisko, to można będzie spróbować. No tam gonią jakiegoś jednego typa. No spróbujemy na pokładzie kurwa na nich podlecieć. Dobra. Pyk. Pyk. Aaaa! Mogę, rzeczywiście, teraz mogę. Okej. Czyli jak mam rozjebany silnik, to nie ma... Aha, ani animacji. Ale to dziwne, bo nawet jak miałem rozjebany, to nie mogłem już sterować. Tymi. Nie wiem czemu. A teraz się udało. Jeszcze tylko auto, chłodnicę kurwa oleju. Sobie muszę też przypisać jakiś guzik, żeby ją wyłączyć. No ja pierdolę, kurwa, nie trafiło go to? Okej. Cool.
Nie widziałem, że do mnie wybił do góry. Dopiero jak zobaczyłem, że za ciemno było. Dopiero jak zobaczyłem, że się odległość zmniejsza, to już było za późno. Bombowy jest taktyczny. No to zjebałem tą czołówę w chuj, nie? Ale... Nie kupowałbym tego samolotu. Nie jest wart, kurwa, tego golda. Na 5-0, kurwa. Lata się nim jak gówno. Lata się nim jak gównem po prostu. Jak patrzę na 5-0, czy coś jest takiego? Nie wiem. Lepiej wywernę pierdolność, że. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Zakończyliśmy na locie samolotem 3 godziny, 29 minut streama. Akurat elegancko, nie? Ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się. Jak się wam streamy podobają, to zapraszam oczywiście na Twitcha. Link chyba jest w opisie albo pod każdym filmem. To na Twitchu pewnie w środę będziemy napierdalać samolotową środę, nie? Także dobra. Do zobaczenia i...